To my mamy strasznie zamordystyczny system penitencjarny. I w ogóle system karania mamy bardzo, yy, bardzo surowy. Mamy jedne z najsurowszych kar w ogóle. I to nie tylko chodzi o to, że my w ogóle wysyłamy ludzi częściej do więzienia niż yy, inne państwa, tylko wysyłamy ich na dłużej na przykład do tego więzienia, co w ogóle dekonstruuje rodziny, dekonstruuje życie. Strasznie trudno po pobycie w więzieniu jest wrócić do normalnego życia. Porcja marihuany to jest około grama, tak? Więc są sędziowie, którzy uznają, że jak ktoś ma e, 10 gramów, 5 gramów, to to jest znaczna ilość. I zupełnie in, inaczej do tego podejdą. E, jeden sędzia podejdzie, tak, a drugi powinien, no, sorry, no, jak dostaje receptę na marihuanę, to ona jest na 10 gramów. No to jak to może być znaczna ilość? Jakie części ciała w ogóle zostawiają ślady? Bo nam się tak kojarzy odciski palców. Ale mhm. na przykład mieliśmy podobno w Polsce sprawę karną, gdzie dowodem był odcisk ucha czyjś, który też jest podobno bardzo indywidualny. Hmm. I nie do podrobienia, tak jak odcisk palca. Wyobraźcie sobie sytuację, że macie grupę latków, którzy mają wolną chatę. Wchodzi koleś wyciąga wino i mówi słuchajcie, zajumałem z Biedronki wino. I co robią wtedy koledzy? Mówią, nie no stary, no super, no w ogóle, dobra, dawaj otwieramy. No nie sprzedaliby mu, no to trzeba było zwędzić, ale to się udało, jest sukces, jest, ale jest akceptacja społeczna tego. Mało jest takich środowisk nastolatków, którzy powiedzieli, no co ty Krzysiu opowiadasz, no jak to wino ukradłeś ze sklepu, idź to oddaj. Czy czujesz, że obserwowanie mojego rozwoju jako podcastera, przedsiębiorcy i człowieka daje Ci wartość, którą wykorzystujesz w swoim życiu? No to idealnie. Mam dla Ciebie miejsce, gdzie możesz dowiedzieć się jeszcze więcej. Od niedawna wysyłamy cotygodniowy, pełen informacji o podcaście newsletter. Znajdziesz w nim odpowiedzi na pytania o to, jak pracuję, o moje lifehacki, o triki na produktywność, czy nie męczy mnie systematyczność publikowania podcastów, jaka była moja największa porażka i wiele innych. Nie prokrastynuj i wpisuj w przeglądarkę pgpodcast.pl ukośnik news albo znajdź klikalny link w opisie tego podcastu na YouTubie lub platformach streamingowych. Opis znajdziesz zaraz pod dużym i pogrubionym tytułem tego odcinka. Trzeba kliknąć, żeby go rozwinąć, przesunąć kawałek w dół i znaleźć zmiankę o newsletterze. Widzisz link? Teraz wystarczy w niego kliknąć, wpisać swoje imię i maila na stronie pgpodcast.pl ukośnik news i nacisnąć przycisk wjeżdżam w to. Jeśli masz pytania, na które chcesz, żebym odpowiedział publicznie, wyślij je na Instagramie lub napisz w komentarzu pod tym odcinkiem. Potrzebujemy twojego wsparcia, żeby odpowiadać tylko na pytania, które są dla Ciebie najważniejsze. Tak, Mara Woźniakowska. Cześć. <grystanie> Cześć, bardzo mi miło. I zacznijmy od tego, że powiesz ludziom, czym się zajmujesz. Tak, to ja jestem kryminolożką przede wszystkim. Pracuję na Uniwersytecie Warszawskim w Katedrze Kryminologii i Profilaktyki Kryminalnej. I na tym uniwersytecie uczymy kryminologii, mhm. robimy też badania kryminologiczne. Mamy studia drugiego stopnia i prawdopodobnie od 25 roku będziemy mieli studia pierwszego stopnia, więc serdecznie zapraszam wszystkich maturzystów, którzy się szykują i szukają jakichś kierunków, że może by do nas warto przyjść. Mhm. Jestem też związana z Uniwersytetem Młodzieżowym i to jest Drugie fantastyczne miejsce mojej pracy, gdzie uczymy nastolatki. Późna podstawówka, liceum, i uczymy. Uniwersytet Młodzieży uczy bardzo różnych rzeczy. Natomiast ja jestem dziekanką Wydziału Kryminologii i Kryminalistyki i tym się zajmuję. I też bardzo serdecznie tym razem nastolatki zapraszam do Uniwersytetu Młodzieżowego. Też fajne miejsce, żeby sprawdzić, czy mnie ta kryminologia kręci, czy ja dokładnie to chcę robić w życiu. Tak. Fajne rzeczy. Robię jeszcze w Polskiej Akademii Nauk w zakładzie kryminologii, robię badania. Nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby młodsze dzieci się zajmowały taką, taką tematyką? Czy raczej czasem jakieś przeciwwskazania i od jakiegoś wieku pokazuje się kolejne tematy? Jak to wygląda? Nie, no przecież nikt. Po pierwsze, dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, czym jest kryminologia, czym jest kryminalistyka? Kryminalistyka to jest to, co wszystkich kręci najbardziej, bo to jest nauka taka bardzo techniczna. To, co wszystko widzimy w filmach kryminalnych, to zdejmowanie odcisków w palców. Balistyka, czyli nie wiem, tor lotu kuli, to jest kryminalistyka. Ja się głównie zajmuję kryminologią, czyli nauką społeczną, która w ramach no, różnych nauk, bo kryminologia jest bardzo interesująca, Okay. Interdyscyplinarna. Tak, interdyscyplinarna. <laughs> Moje sztandarowe, sztandarowe hasło. Zawsze mówię studentom, że ja będę miała na grobku wygrawerowane, że kryminologia jest nauką interdyscyplinarną. Tak, więc głównie socjologia, psychologia, prawo, ale też i ekonomia, ale też geografia, ale też historia, psychologia bo mówiłam, psychiatria, więc my z bardzo wielu nauk sobie czerpiemy w, w kryminologii. I to jest takie podejście społeczne. Do tego, czym jest przestępstwo, czym jest przestępczość, jak ta przestępczość się zmienia, jak my w ogóle definiujemy, czym jest przestępczość, co my wiemy o sprawcach, co my wiemy o ofiarach, jakie są potrzeby osób pokrzywdzonych, no i w ogóle o polityce kryminalnej, mhm. czyli jak reagujemy na przestępczość. No i tym się głównie zajmuje. W związku z tym to i to można sprzedawać na różnych poziomach. To znaczy można to sprzedawać na poziomie studiów drugiego stopnia i studiów doktorskich, w ogóle można tym się zawodowo zajmować. I się z tego utrzymywać, ale można się tym na różnych poziomach także bawić. Na przykład mi się zdarza, no już właśnie dla uczniów podstawówki, robić zajęcia z kryminologii i z kryminalistyki też. Znaczy ja akurat z kryminalistyki nie prowadzę, moi koledzy prowadzą, ale. To nie jest tak, że ktoś nastolatkom pokazuje sekcję zwłok. No właśnie. I że to, ja jest, się na tym i to jest taki gwiazd w zajmowanie się kryminalistyką. No skąd? Choć małe dzieci pokażą. Nie, no nie, no nie. Ale to, jest, to są właśnie bardzo fajne warsztatowe też zajęcia. Też w ramach Uniwersytetu Młodzieżowego takie zajęcia warsztatowe są proponowane. I to jest na przykład o tym, jak się zdejmuje odciski palców. No nic dramatycznego tu się nie dzieje, ale jakie części ciała w ogóle zostawiają ślady, bo nam się tak kojarzy odciski palców. Ale mhm. na przykład mieliśmy podobno w Polsce sprawę karną, gdzie dowodem był odcisk ucha czyli który też jest podobno bardzo indywidualny. Hmm. I nie do podrobienia, tak jak odcisk palca. Więc to są takie rzeczy. Możemy bawić Chciałbym się... Chciałbym zobaczyć ściąganie odcisków ucha, jak, jak to się robi. Myślę, że tak samo. No właśnie ja nie jestem żadną kryminalistyczką, ale myślę, że tak samo. Zasypuje się proszkiem, przykleja się coś i się ściąga ten odcisk. Natomiast on był na drzwiach, bo ktoś, ta osoba, której ten odcisk był zdejmowany, podsłuchiwała. Coś tam usiłowała przez te drzwi usłyszeć. No... W związku z tym yy, możemy się pobawić w też takie rzeczy, które yy, kiedyś była taka wystawa w Centrum Nauki Kopernik, yy, czy takie warsztaty, yy, gdzie na przykład no, zagadki kryminalne się rozwiązuje. Szuka się śladów, yy, bada się to miejsce zbrodni. To jest dla nastolatków bardzo fajna, lajtowa yy, Rzecz, no to nie jest w żaden sposób obciążające. Mhm. Wspomniałaś też o psychiatrii i też przed podcastem już rozmawialiśmy trochę o ADHD. I z tego, co już wyczytałem w twojej książce, to ADHD jest mocno skorelowany z tym, jakby, jakby ile występuje przestępczości w takim młodocianym wieku. Yy, tak, to znaczy, mm, to znaczy tak. Kryminologia w ogóle zaczęła się gdzieś tam w połowie XIX wieku i o dziwo, pierwszymi osobami, które naukowo zaczęły się zajmować przestępczością, to były osoby związane z medycyną. I to byli antropolodzy, to był najsłynniejszy Cezar Lombroso, który był właśnie psychiatrą, psychologiem, zajmował się pracą w więzieniach. I to są osoby, które zaczęły kombinować i zaczęły myśleć w ten sposób, że prawdopodobnie człowiek ma coś w głowie, co go determinuje do popełnienia przestępstw. To też był ten moment, kiedy te nauki przyrodnicze bardzo mocno zaczęły dominować i kiedy zaczęto bardzo mocno patrzeć na przyczynowość różnych rzeczy. W tym właśnie pomyśleli, no a dlaczego nie przestępczości? Dawniej. Mhm wcześniej jakiejś kryminologii jeszcze nie było, no to było takie podejście, że właściwie człowieka nic nie determinuje do tego, żeby popełnić przestępstwo. To jest kwestia wolnej woli. Nawet człowiek, jak człowiek jest głodny i stoi przed chlebem, który może ukraść, to do ostatniej chwili może zdecydować, czy chce ukraść, czy nie chce ukraść. I nic go do tego nie popycha. No i właśnie ten połowa XIX wieku, druga połowa XIX wieku, to jest takie podejście, że no dobra, ale są różne determinanty, które człowieka mogą ku tej przestępczości kierować. I pierwsze determinanty to były determinanty biologiczne. Potem końcówka XIX wieku, początek XX wieku, pierwsza połowa XX wieku, bardzo mocno pewno jeszcze dzisiaj o tym będziemy gadać, ale bardzo mocno to poszło w kierunku czynników społecznych, środowiskowych. I ta biologia, ona cały czas gdzieś tam była. Ale miała taki, nie wiem czy regres, no, ale generalnie mocniej się dyskutowało te czynniki środowiskowe. Natomiast potem pomyślano, że nie, no jednak wróćmy do tej biologii, zobaczmy co w tej, w tej biologii. I teraz bardzo do tej biologii się wraca, głównie poprzez czynniki neurologiczne. Neurobiologia, to jest to, czym przede wszystkim tłumaczymy dzisiaj skłonności do popełniania przestępstwa. Mhm. Czyli ADHD jak najbardziej. I różnego, I... I różnego rodzaju inne zaburzenia psychiczne. Tak, ale z tym ADHD rzeczywiście masz rację, że jest te, taka naukowczyni Terry Moffitt, Ona dostała nawet sztokholmską nagrodę kryminologiczną. To jest taka bardzo ważna nagroda w świecie nauki. Rzadko kobiety ją dostają, a Terry Moffitt dostała. I ona właśnie tłumaczyła kwestię tego, czym się różnią kariery kryminalne w takim znaczeniu, że są osoby, które zaczynają bardzo wcześnie popełniać przestępstwa i popełniają je całe życie. A znakomita większość ludzi popełnia przestępstwa będąc nastolatkiem, bardzo młodym dorosłym, 20-21 roku życia, a potem jest taki spadek i następuje wyrastanie z przestępczości. Więc badała to nie tylko przez czynniki środowiskowe, ale właśnie przez te neurobiologiczne, i wyszło jej, że to ADHD jest jednym z takich bardzo mocnych korelatów. Popełnienia przestępczości. Mhm. I z tego, co czytałem, to też ADHD jest mocno skorelowane z problemami w szkole, a później problemy w szkole są skorelowane no z problemami. Tak, tak, to tak, to tak działa. To, ale to też jest kwestia tego, że my mamy bardzo słabe systemy pomocowe. To nie chodzi o sam. No jasne, jak ktoś ma jedną nogę krótszą, to będzie zawsze miał problemy z bieganiem. Mhm. I w różny sposób można się do tego adoptować. Przecież ludzie z różnymi dysfunkcjami fizycznymi adoptują się w, do, do życia. No i ADHD jako problem neurologiczny. Jest dokładnie tak samo, no trzeba się nauczyć z tym żyć, trzeba sobie wypracować narzędzia, żeby, żeby z, tym, z tym żyć. Wiadomo, że takie dzieciaki mają od początku trudniej, zwłaszcza mają trudniej w polskiej szkole i w systemie polskiej szkoły, która cały czas jest takim systemem, po pierwsze pruskim, po drugie oczekującym od dziecka. Tego, co dla dechodowca jest mega trudne. Czyli... Usiedlenia w jednym miejscu, skupienia tak. się przez 45 minut mm -hmm. na nieinteresujących rzeczach. Nie gadania, nie pstrykania, nie bujania się. Więc z jednej strony takich rzeczy. Więc to jest ogromny wysiłek fizyczny, żeby jakby przetrwać te lekcje. Ale druga rzecz jest taka, że ja sobie wyobrażam, że w klasie i cały czas w tych klasie jest za dużo dzieci. A nawet, no właśnie, podobno dzisiaj jest tak, że mamy coraz mniej dzieci. Czy tak jest? Ale mamy też coraz mniej nauczycieli. W związku z tym nie idziemy w to, żeby zachować liczbę klas, zmniejszając liczbę dzieci w klasie, tylko zmniejszamy liczbę klas. Co jakby nie rozwiązuje żadnego problemu. No może poza tym, że, że dzieci się uczą na jedną zmianę, a nie dwie. Ale jeżeli mamy nadal w klasie 20 rok kilkoro dzieci, no to przeszkadza dziecko, które które robi takie różne rzeczy, ma przyruchy, pstryka czymś, łazi, wstaje i w ogóle. Rysuje coś, który wygląda jakby nie Nie, rysuje jest okej. Okay. Znaczy to też uczelnie nie powinien mieć problemu. Ja to zresztą w ogóle obserwuję często u studentów, mhm. że że oni dużo rzeczy, dużo osób robi manualne rzeczy. Yy, ostatnio widziałam studentkę, która przyszła z szydełkiem i, i, i robiła na szydełku, sobie. tak, ja gadałam, a ona, a ona szydełkowała i, i to dla mnie to jest totalnie okej. Okay. Yy, bo, bo ja sama wiem, że człowiek wtedy się koncentruje i słucha, że to są... Ale to nie przeszkadza, jakby takie rzeczy nie, nie przeszkadzają, natomiast przy małych dzieciach te wszystkie niektóre zachowania, są przeszkadzające dla innych. A jeżeli mamy w klasie, nie wiem, trzech adhd to ten, który wstaje i <głosi> łazi, rozprasza tego, który też Albo ma... Tak, też, też ma taką przypadłość, więc im tych dzieci jest w klasie mniej, tym pewno jest łatwiej nad tym zapanować, tym łatwiej dostrzec te wszystkie problemy, a cały czas ta polska szkoła no, nie dowozi tutaj. I, i, I to się łączy znowu z tym środowiskiem, o, o którym my pewnie będziemy sobie mówić, że... Mm, Znowu też nie dowozi system, jeżeli chodzi o wspieranie tych dzieci. Że Właśnie do tego zmierzałem. Że, jeśli nie zaopiekuje się do, 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 na tak wczesnym etapie, no to później te dzieciaki właśnie idą w tą niekoniecznie dobrą stronę, albo mogą iść. Ale to zaopiekowanie się jest na bardzo różnych poziomach. To zaopiekowanie jest, po pierwsze, żeby w szkole ktoś zauważył, bo to na, na ogół szkoła, w przedszkolu ja nie słyszałam, że ktoś diagnozował w ADHD, ale już w szkole, już w tej młodszej nawet podstawówce, yy, no to już widać, że, że dziecko ma jakieś problemy. Więc po pierwsze, żeby to wyłapać odpowiednio wcześnie, po drugie, żeby porozmawiać z rodzicami, po trzecie, żeby ci rodzice wiedzieli, gdzie pójść. No i tutaj się już zaczynają problemy z dostępem do poradni, z dojechaniem tam. No bo to jest, wiem, jesteśmy w Warszawie, gadamy w Warszawie, ja pracuję na Uniwersytecie Warszawskim, jestem warszawianką, w związku z tym mamy tych poradni w Warszawie ileś tam i to jest tylko kwestia dotarcia za pomocą autobusu do tego miejsca. Natomiast jeżeli ktoś jest z mniejszej miejscowości, to to jest cała wyprawa, żeby dojechać gdzie czy ta poradnia jest. Poza tym, no, to są różnego rodzaju działania wspomagające. Jedne polegają na chodzeniu na zajęcia, jakieś tam wspomagające, które są często w tejże poradni organizowane. Trzeba jaka tam dowieźć, trzeba w ogóle mieć czas żeby z nim regularnie na te zajęcia jeździć. A trzeba mieć kompetencję społeczną, która potrafi, gdzie człowiek wytłumaczy, to jest ważniejsze niż parę innych rzeczy w życiu, które ja mam do zrobienia. A to są ci rodzice, którzy nie mają takich kompetencji spo społecznych, bo ich nie wynieśli ze swojego dzieciństwa, ze swoich środowisk pochodzenia, no to mogą nie uważać tego problemu za istotne. Albo o, ja tak też miałem i jakoś, jakoś wyrosłem. No jakoś wyrosłem. W niej już bardzo też często wypieramy z jakimiś problemami. Wyrosłem tak jak te wszystkie, ten, kiedyś je jeździliśmy bez zapiętych pasów, kiedyś sami wszędzie chodziliśmy, no i bardzo lubię takie opowieści. No, nigdy nikt nie bierze pod uwagę tych, tych przypadków, kiedy się to się jednak nie udało. I dlaczego przestaliśmy teraz tak, tak? Tak, tak, tak. nudów się nie stało, także że nagle już nie robimy w ten sposób. No więc właśnie, ci, którzy mają 40-50 lat i mieli ten przywilej, że przeżyli, to opowiadają, że. Moi właśnie, czasy. Tak, tak, tak. tak to nam się udało, no, a, a pewno część dzieciaków się nie udało z różnych powodów. Dobra, ale teraz do, do, do tych dzieciaków, więc yy, kompetencje, wsparcie. Yy, ogromne oczekiwania w stosunku do rodziców na poziomie pracy domowej z, z dziećmi. Też pracowania w domu, wpajania im pewnych schematów, reagowania na to, co, jak się dzieci zachowują. Bo to już bardzo dawno, dawno temu, kilka kilkadziesiąt lat temu napisała jedna z profesorek z Zakładu Kryminologii Panowskiego, że jak Rodzice mają trudne dziecko, bo bardzo często przestają je lubić. I to jest, jak ja to przeczytałam, to było takie, o Jezu, no ale to tak jest. No nie lubimy osób, z którymi się nie możemy porozumieć. A, starają się, kochają, ale w pewnym momencie mają dość. W pewnym momencie, mówiąc kolokwialnie, kładą laskę, mówią trudno. To rać sobie sam. I to się pojawia na bardzo różnych poziomach, łącznie z tym, że myśmy właśnie w tym zakładzie Kryminologii Panowskim robili badania, między innymi nad karierami kryminalnymi. I żeśmy się zastanawiali, rozmawialiśmy z 39 panami. Którzy wielokrotnie byli karani i. I którzy... Jak rozumieć karierę kryminalną? Kariera kryminalna. No, my rozumiemy karierę kryminalną jako ciąg zdarzeń przestępczych w czyimś życiu. I tutaj definicje mogą być bardzo różne stosowane, bo myśmy przyjęli w tych badaniach przyjęliśmy taką bardzo techniczną, najpierw definicję, bo musieliśmy jakoś te osoby do wywiadów wyselekcjonować, i przyjęliśmy, że Traktujemy jako osoby z karierą o kogoś, kto. Cała ta nasza grupa wyjściowa to były osoby, które w nastolęctwie, w nieletności miały sprawy w, w sądzie dla nieletnich. I to były osoby, które myśmy koło roku 2000-po roku 2000 badaliśmy akta ich spraw, i potem dalej sprawdzaliśmy, jak, jak wyglądają ich historie i z tej grupy żeśmy sprawdzali ile razy oni byli karani czy byli karani, ile razy byli karani I przyjęliśmy, że jeżeli ktoś był dwa razy popełnił, popełnił przestępstwo, dalej albo więcej, no to już że, że go obserwowaliśmy jako ta osoba, która ma karierę ale potem się okazało, że ta definicja techniczna którą żeśmy sobie zastosowali na początku wcale nie była taka idealna a wiem już, przepraszam, że to były trzy przestępstwa i dwa skazania. Mhm. Taką definicję żeśmy przyjęli. Ale potem, żeśmy doszli do wniosku, że to nie jest tak dobrze, bo na przykład w przypadku kobiet, gdzie ja się w tym grancie zajmowałam, były takie osoby, które miały sprawy jako nieletnie. Potem na przykład miały jakąś sprawę jako osoba 18-letnia, 19-letnia, albo jej nie miały, i potem pojawiały nam się jako osoby karane mając lat 30 czy, no właśnie, 35 na przykład. I pytanie, czy to jest kariera? To nie jest żadna kariera. To, to po prostu czasami są osoby, którym się przydarzają jakieś zachowania przestępcze, ale to nie jest jakaś, jakaś ciągłość. Ale myśmy. Właśnie to jest ciekawe, jak, jak yy, czytałem, że może być w ogóle coś takiego, jak to, że komuś się może przydarzyć działanie przestępcze. Że, że, to było, że nie wszyscy robią to tak super intencjonalnie, że okej, okay, idę popełnić przestępstwo, wiem, wiem, mam pełną świadomość tego, że będę tak robił, tylko że to się po prostu może przytrafić i z tego, co było napisane, to przytrafia się najczęściej osobom mniej inteligentnym. No, znowu to jest bardzo skomplikowane. Znaczy, w ogóle przyczyn, przestępczość nie ma jednej yy, przyczyny. Yy. Jest taka teoria z tych takich bardziej konserwatywnych teorii. Ekonomiczna teoria przestępczości, że ludzie sobie kalkulują w głowie, czy im się opłaca, czy nie opłaca popełnienie przestępstwa. I ona bardzo. Ładnie na pierwszy rzut oka tłumaczy, że no to trochę, ja studentom tłumaczę, że e, teraz będzie strasznie, bo będzie moim życiu dewiacyjnym w liceum i później w podstawówce. E, ja wchodziłam w ten okres e, po przełom podstawówki liceum na początku lat 90., wszystko było bardzo dynamiczne, e, i bilety miesięczne e, były podrabiane. One nie miały wcześniej żadnych zabezpieczeń. Były podrabiane. W związku z tym we wszystkich szkołach ktoś handlował tymi podrabianymi biletami miesięcznymi. A na dodatek nie było w ogóle kanarów. I, i no teraz moja mama, jak będzie tego słuchała, to, to się dowie. Ja żyłam wtedy. Wtedy z tego, że brałam pieniądze regularnie, pobierałam na bilet miesięczny, którego albo nie kupowałam, bo kara za niejeżdżenie bez biletu była w wysokości tego biletu miesięcznego, a prawdopodobieństwo złapania było mniejsze niż raz w miesiącu, albo kupowałam za jakąś jedną dziesiątą ceny ten fałszywy bilet, którego i tak potem nikt nie sprawdzał. I to się właściwie skończyło w momencie, kiedy... Zaczęto więcej kontrolerów, to jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, że wprowadzono lepiej zabezpieczone bilety, więc taka sytuacyjna kontrola przestępczości, ale prawdopodobieństwo złapania i podwyższono kary. Było większe prawdopodobieństwo złapania, i ta kara już była wielokrotnie wyższa niż ten bilet miesięczny I to się przestało w ogóle opłacać. To jest najlepszy przykład, który tłumaczy, jak działa to teoria racjonalnego wyboru. Ona ma jeszcze taką drugą nazwę, ale to nie działa w bardzo wielu przestępstwach. Nie działa z dwóch powodów podstawowych pierwszy jest taki, że nie działa przy przestępstwach, które są pod wpływem impulsu emocji, czyli przy przestępstwach przeciwko życiu i zdrowiu. No znakomita większość z nich jest dlatego, że puszczają jakieś hamulce, czy dlatego, że człowiek jest w takiej trudnej sytuacji emocjonalnej, czy jest jakiś pobudzony emocjonalnie. Czy dlatego, i to jest bardzo y, też y, y, charakterystyczne dla w ogóle przestępstw różnych, także zwykłych przeciwkomieniu, że ludzie są pod wpływem alkoholu albo narkotyków. W związku z tym wysiada ten cały mechanizm racjonalnego, właśnie tego racjonalnego wyboru, bo tam nie ma żadnej racjonalności. Y, to jest jakby jeden powód. A to w takim razie ta teoria jest jakaś bardzo stara, czy mnie, po prostu nie wzięli tego To pod jest uwagę? teoria. To jest teoria bardzo konserwatywna, z takiej kryminologii neoklasycznej, z lat więc tak Gary Becker, facet, który dostał Nobla, Grodę Nobla dostał z, właśnie z ekonomicznej teorii zachowań. On przekładał pewne mechanizmy działające w ekonomii na, na zachowania i z tego się ta rozwinęła ta ekonomiczna teoria przestępczości. No ale właśnie drugi powód to jest taki, że ludzie przekalkulowują, to znaczy albo kalkulują, im wychodzi, że ich nie złapią, Albo jest jeszcze jedna rzecz, której kompletnie nie wzięli twórcy pod uwagę. Niektórzy wkalkulowują ryzyko bycia złapanym. A tak jak ja wkalkulowałam, że dobra, jak raz na pół roku mnie złapie ktoś, to i tak mi się to opłaca. Ale są tacy, którzy kalkulują, że no dobra, sprzedaję narkotyki i jest prawdopodobieństwo, że pójdę siedzieć za to. No ale i na ile pójdę siedzieć? Na rok, na dwa lata? No wyjdę i. Dalej będę robić, a w międzyczasie zarobię większe pieniądze, niż jestem w stanie zarobić pracując i to też jest kalkulowane. I, to i... zdarzają się takie zeznania, że ludzie opowiadają, że w ten sposób kalkulowali sobie działalność przestępczą? Mhm. Tak, tak, to bardzo dużo. znaczy, i, I nam trochę wyszło przy tych badaniach karier. I bardzo fajne badania socjologiczne dotyczące w ogóle ubóstwa robi Szkoła Socjologiczna Łódzka. I, i oni, no bardzo często tam się pojawiał ten, ten motyw, że no to jest po prostu znacznie prostsze, znacznie łatwiejsze. I nawet jeśli noga się powinie, to nie wiem, przy przestępczości jakiejś takiej zorganizowanej, no to wiadomo, że na przykład nikt nie zostawi rodziny na lodzie. Ale też przy takiej zwykłej. No, zarobi się tyle pieniędzy, że one pozwalają godnie żyć i jakoś tam fajnie funkcjonować. A jak tego zabraknie, no to wiadomo, że już zabraknie na rok, na dwa lata, ale potem można do tego wrócić. Mhm. No to no właśnie, dlatego, dlatego te ekonomiczne rzeczy nie działają. Takie racjonalne kalkulacje nie działają. Um, dlaczego w ogóle zdecydowałaś się, żeby badać akurat ten obszar, te kar kariery kryminalne? Co, co było takim czynnikiem, że stwierdziłaś, dobra, kariery kryminalne to jest coś, co jest niewystarczająco zbadane i w tym kierunku pójdę? To się chyba zaczęło od tego, że jak ja kończyłam studia, to trafiłam właśnie do tego panowskiego zakładu kryminologii i tam pani profesorki robiły badania na nieletnich, które w ogóle były miały bardzo, bardzo długą tradycję w polskiej kryminologii. Pierwsze bardzo fajne badania nad nieletnimi były robione już przed wojną. W związku z tym to, w tej, to jest żywa tradycja kryminologiczna. No i potem, jak, jak te badania już były zrobione, ja napisałam z tego doktorat, mój przyjaciel, profesor Witold Klaus, też napisał z tego doktorat. I wyszło nam, że po 10 latach, które bardzo szybko upłynęły, że może by tak sprawdzić, ile z tych osób, które myśmy badali, popełniło no, myśmy badali sprawy, które trafiły do sądu w 2000 roku. Więc w 2010 stwierdziliśmy, to sprawdźmy, ile z nich miało sprawy karne. A potem ich jeszcze sprawdziliśmy w 2015 roku, a potem w 17. I jak już tak sprawdzaliśmy, w tym 15, to stwierdziliśmy, a może by tak napisać grant? I tak zobaczyć, co się z nimi dzieje? Jak duża jest ta powrotność do przestępstwa? Hmm, czy można to tylko rozdzielać jako powrotność do przestępstwa, czy to też zależy od tego, jaki czyn popełnili? I w zależności od tego, jaki to był czyn, to jest większa bądź mniejsza skłonność do powrotu? Czy w ten, w ten sposób na to nie patrzyliście? Patrzyliśmy, tylko nie wyszły nam jakieś super poważne czyny. Znaczy Znakomita większość ludzi nie popełniła jakichś super poważnych, poważnych przestępstw, ani w dzieciństwie, w tym okresie nastoletnim, ani, ani później. Nie pamiętam, ilu mieliśmy panów, którzy popełnili zabójstwo, ale to było dwóch, trzech z bardzo dużej grupy wyjściowej, kilku tysięcy tych nie, nieletnich, kilku więc to było no, około 1700 może chłopaków, mhm. y, którzy trafili jako nieletni, których myśmy dalej, y, dalej sprawdzali. I y, 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 y oni nie popełniali jakichś super poważnych przestępstw. Było trochę rozbojów, by, y, było trochę y, y, przestępstw seksualnych, ale to naprawdę było bardzo, bardzo rzadkie. Znakomita większość to były przestępstwa y, y. przeciwko imieniu. Spośród pani jedna. Tylko kogoś zabiła. W związku z tym, znowu, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Tak, w ogóle, to jest 2% wszystkich przestępstw, które my mamy. Czyli tego, tak naprawdę, proporcjonalnie jest bardzo mało. No i właśnie, no i rzecz polega na tym, że większość ludzi siedzi za takie przestępstwa, które nie są super poważne, ale. Odbywają tę karę pozbawienia wolności, wracają do, do tej przestępczości. My jeszcze też mamy w naszym systemie coś takiego jak recydywa. To znaczy, że jeżeli ktoś popełnił przestępstwo już kiedyś, a potem popełnił podobne przestępstwo, to go się każe surowiej. I to jest straszna pułapka, dlatego że znowu ci nasi panowie, z którymi żeśmy robili wywiady, mówili, że oni już byli, jak teraz siedzieli, jak, bo że myśmy z nimi rozmawiali w indieniu, i wszyscy byli w zakładzie karnym, to mówili, że to jest taka sytuacja, że to już za co teraz siedzą, to już jest naprawdę jakaś za przeproszeniem pierdoła. Że to są takie rzeczy, część za niealimentację, część za jakieś głupoty, naprawdę jakieś drobne kradzieże, drobne narkotyki, jakieś włamanie, jakieś coś tam. To, to było znacznie mniejsze niż to, co oni robili czas temu jakiś. Oni już byli w takim momencie. Będzie, że trochę się uspokajali, trochę osiadali, ale w związku z tym, że to był kolejny czyn, to przywali im jeszcze mocniej. Mhm. I to im znowu rozwalało całe, całe życie. Fatalna jest ta, ta recydywa i ten pomysł surowszego karania przy kolejnym popełnieniu przestępstwa nie jest dobry. Mhm. Jakie to jest dla do ciebie doświadczenie rozmawiać z takimi ludźmi też w takim środowisku jak więzienie? Czy ty podchodzisz do tego bardziej naukowo i nie, nie za bardzo przykładem? Nie, i... więzienie jest w ogóle strasznie nieprzyjemnym miejscem. Znaczy w ogóle też bardzo bym lubiła chyba, żeby każdy, kto tak opowiada o tym, jak bardzo powinni być osoby surowo korane i trafiać do tego więzienia, żeby poszli i zobaczyli. Najlepiej posiedzieli przez chwilkę i zobaczyli, jak to jest. A takie pierwsze dojmujące wrażenie jest takie, że w więzieniu śmierci. To jest taki zapach, jak nie wiem, męskiego akademika, może kiedyś. On jest nie do odwąchania. To, to, jest, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest to, że ha, więzienie to nie jest tylko pozbawienie wolności. To jest spowodowanie dolegliwości na bardzo wielu poziomach. Niektóre z tych dolegliwości są zamierzone przez system. Niektóre z tych dolegliwości nie są zamierzone przez system, ale hmm. i tak się wydarzają. Zamierzone przez system, czyli na przykład izolacja społeczna? To... No, izolacja społeczna, tak. To, że, nie wiem, mamy określoną liczbę więzień i miejsc w tych więzieniach, w związku z tym będą panowie czy panie siedzieć po cztery osoby w jednej celi. I oczywiście, że my mamy standardy europejskie, zdaje się 3 metry kwadratowe na więźnia, ale ale to bez przerwy człowiek siedzi z tymi samymi ludźmi. Nawet jak człowiek jest w akademiku i mieszka ze współ. Mieszkańcami pokoju, to jednak wychodzi stamtąd. Wychodzi na zajęcia, wychodzi gdzieś do przestrzeni, wraca tam, jakieś aktywności wykonywać. W związku z tym, a tutaj tak nie ma. Bez przerwy człowiek jest z tymi samymi osobami. Przestrzeni się można poruszać. Już Nie mówię o tych, co są w tych zamkniętych, się są tylko w celach, no bo w, bardzo dużo ludzi może się poruszać po tak zwanym oddziale, czyli po korytarzu, tam do sali gimnastycznej sobie pójść w ogóle. Ale, ale to jest bardzo. Bardzo mała przestrzeń. A człowiek traci wszelką decyzyjność. I to jest w ogóle fatalne, bo to, uczy, to jest tak zwana wyuczona bezradność. I, i to jest po prostu masakra. Znaczy nasi panowie, z którymi myśmy rozmawiali, e, powiedzieli, że tak. Po pierwsze, e, jeden z nich powiedział, że dwa lata. Dwa lata to jest ten moment, kiedy człowiek już nie potrafi wejść jak w masło w, w, w środowisko wolnościowe, że to nie będzie takie proste. E, to wychodzi też w badaniach, czy to po prostu jego zeznania? No, w ramach badań, które prowadziliśmy, on to ocenił, że to są dwa lata. Mhm. Ale to się pojawia. Znaczy, im dłużej człowiek jest wyizolowany, tym trudniejszy jest powrót. Ja to w ogóle z mojej przeszłości też miałam. No, jednak przyjemność pracować w Fundacji Sławy, która pracowała z byłymi więźniami i tam były osoby, które wychodziły po kilkunastu, po dwudziestu latach pozbawienia wolności. No to, to była masakra. To znaczy, to są osoby, które potrzebowały asysty w tym, żeby pójść do supermarketu, bo jak oni się siedzieli, szli siedzieć, to nie było supermarketów. Ale człowiek wychodzi i wszystko się zmienia. Tak. Jak jest pięć lat, no wiesz, no zobacz jaki miałeś telefon, nie wiem, trzy lata temu. Po dwudziestu latach to musi być taki szok dla człowieka. Ale to nawet po dwóch jest. Tak, że się... Nie masz czegoś takiego, człowiek wjeżdżasz na wakacje, nie macie, nie wiem, trzy tygodnie, wracasz i idziesz po swojej ulicy, swoja, twoja dzielnia. I patrzysz i tak, o, tu zamknęli tu się otworzyło, tu rozkopali. Zmie Mam tak, jak wracam do Wrocławia, ja jestem z Wrocławia A, no i tak patrzę na tym Wrocławia i mówię, co się w ogóle, to, 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 to samo miasto? No, 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 no więc właśnie, ale to, więc, więc to, to są krótkie okresy czasu i się okazuje, że jakieś rzeczy się zmieniają. A jak nas nie ma dwa lata, no to oczywiście, że się, że się zmienia. Tylko jak nie ma nas dwa lata, bo jak wyjechaliśmy za granicę, no to robimy cały czas mniej więcej te same rzeczy, kosujemy bilety w autobusie albo na przykład... Nie wiem, kwestia tego, że kup bilet do autobusu, jak nie masz karty kredytowej. No, tej no, takiej plastikowej karty nie kupisz w Warszawie. Można kupić bilet w biletomacie, ale musisz mieć plastik. Wychodzisz z więzienia, nie masz. No i co? No i wsiadasz do tego autobusu, no i co? Właściwie mi się wydarza. Zastanawiam się nad tym, co powiedziałeś, że jeśli ktoś jest taki. E Restrykcyjny, żeby powiedzieć, że wszystkich powinno się wysyłać do więzienia, to niech idzie, niech chociaż posiedzi tę chwilę, żeby zrozumiał, jak mhm. to jest. To jaka by była alternatywa w takim razie, jeśli nie, by nie wysyłać ludzi do więzienia? Jakby co, co można by zrobić? Znaczy, po pierwsze, tak, dużo, to znowu wracamy do moich ulubionych nieletnich, nie? dużo problemów mogłoby się w ogóle nie wydarzyć i się nie zadziać, gdyby ktoś odpowiednio wcześnie zajął się tymi dzieciakami, które są problematyczne. O właśnie, ja wrócę do tej termofit, tej, która badała te właśnie kariery kryminalne, tylko ona powiedziała, że jest mniej więcej 5-10% członków społeczeństwa, którzy popełniają znakomitą większość przestępstw i to są ci, którzy to robią od wczesnego dzieciństwa. I nie wyrastają. Większość ludzi wyrasta. Jeszcze możemy sobie pogadać, dlaczego ludzie wyrastają z przestępczości i dlaczego przestają to robić. Większość ludzi tego nie robi już po pewnym wieku. Na ogół po 20-21 roku życia to już tak mocno spada, jak mówiłam. Ale z tego, co czytałam, to największym ale... predyktorem jest to, że zaczęli bardzo wcześnie. Tak. To jest, I to jest ale, Ale to jest tak łatwe do wyłapania. Jak mamy dziecko, które jest, nie wiem, jednocyfrowe, to znaczy ma, nie wiem, 7, 8, 9 lat, to teraz w tej nowej ustawie o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich to ono na przykład nie odpowiada jeszcze w ogóle w postępowaniu takim dla nieletnich, tylko w postępowaniu opiekuńczym. Więc jakby ideologicznie się zmieniło, ale w praktyce podejście, no bo coś z tym dzieciakiem trzeba zrobić, przede wszystkim z rodziną tego dzieciaka. Gdzieś go trzeba wesprzeć, bo jeżeli ono się, takie ładne było kiedyś słowo, wykoleja. Jak ono nam się właśnie wykoleja w tym wieku, to znaczy, że coś bardzo złego się dzieje. I to będzie za moment nie do odkręcenia. To jest, to jest mała grupa ludzi. Ale musimy mieć świadomość, że jeżeli, że jeżeli mamy tak małe dziecko, które jest w jakimś konflikcie z prawem, no to wszystkie ręce na pokład. To dziecko powinno być zaopiekowane. Tylko, jest... że problemy pojawiają się jeszcze wcześniej, bo można zrobić wszystkie ręce na pokład, ale jeśli rodzina nie będzie współpracowała, to co zrobisz? Ale można ją wspomóc tej współpracy. W różny... Yy, yy... Ale wiesz, jak to jest w takich rodzinach? Oni nawet nie będą chcieli tej współpracy. Że to jest jakaś policja, bo jakiś ludzie z opieki do nas przejdą, nawet nie będziemy z nimi rozmawiali. To jest bardzo różnie. Mhm. To znaczy... Ha, po kolei tak. Po pierwsze, rzeczywiście, no są środowiska, które w ogóle uważają te wszystkie pomocy instytucjonalne. Jakiś psycholog, psychiatra, co my Tak, przemoc, tak, tak, tak. My nie jesteśmy wariatami, to jest przemoc wobec nas, to jest Byli wychowywani tak, że pomoc społeczna, że kuratorzy, że to jest zło i że trzeba przed tym, przed tym uciekać. Nie mówcie I, nam, jak wychowywać nasze dzieci. Tak, to może być trudniejsze, ale na przykład jest taki program, Nurse Family Partnership. On się zaczął w Stanach Zjednoczonych. On nigdzie nie jest wdrażany systemowo. I to, to jest taka współpraca między pielęgniarkami a rodzinami. I to jest w ogóle program adresowany dla nastoletnich matek. I ideą programu jest właśnie to, że jak mamy taką nastolatkę, która jest w ciąży, wjeżdża pielęgniarka która ją w różny sposób wspiera. Na początku ją wspiera w ten sposób, że zabierają ją na badania, pokazuje jej, jak to dziecko się rozwija, mówi, żeby nie paliła, nie brała narkotyków, nie piła alkoholu. Potem ją uczy, jak tym dzieckiem trzeba się zająć. Potem ją uczy pewne kompetencje wychowawcze. To trwa do drugiego roku życia dziecka i z różną intensywnością. Bo w, w pewnym momencie to ona coraz rzadziej wchodzi w ten kontekst, ale też uświadamia tą, tą dziewczynę, że mm, no ona musi być odpowiedzialna za tego dzieciaka, że ona. I y, y, y to się udaje. To znaczy, ten program działa tak długo, że w Elmirze w stanie Nowy Jork po 15 latach zrobili ewaluację tego programu i ona wyszła fantastycznie, że to, że to naprawdę zadziałało. Ale. Tu było kluczowe to, że to, że to były pielęgniarki, a nie, pa, nie z pomocy społecznej. I to jest właśnie to, o czym mówisz. One weszły do rodzin które były absolutnie y, najeżdżone na pomoc społeczną, bo miały potworne doświadczenia y, z takim kontaktem instytucjonalnym. pielęgniarka to jest co, jest co innego. Ona zrobiła tę samą robotę mhm. właściwie, ale nie była wrogiem w momencie, kiedy tam y, wchodziła, więc da się to obejść y, y, w jakiś sposób. I to jest jakby jedna historia, że, że, w, że, że ludzie są najeżdżeni. Ale część ludzi nie jest wcale najeżdżona na ten system bardzo mocno, tylko jest zagubiona, bo nie mają kompetencji, których nie wynieśli ze swoich domów. No Skąd my wiemy, jak wychowywać dzieci? Na ogół z, większość ludzi z tego, jak nas wychowywali rodzice. No, powtarzamy różne rzeczy, i dobre, i złe. Czasami czytamy, czasami się usiłujemy jakoś nie wiem, odciąć od rzeczy, które nas w dzieciństwie bolały, ale zasadniczo to się tak pokoleniowo dzieje, że, że przenosimy pewne wzorce. No więc, jak ktoś tych wzorców w ogóle nie ma, no to skąd ma wiedzieć, jak ma działać. W związku, w związku z tym. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, to są czasami rodzice, którzy są, po prostu się nie wyrabiają czasowo na zakrętach. To są na przykład samodzielne mamy, które no, bardzo dużo i ciężko pracują, żeby w ogóle spiąć koniec z końcem. I, i takim osobom pomoc. Polegająca na wsparciu. Takim kompetencyjnym podwyższeniem kompetencji. Nie wiem, przysłanie kuratora, ale znowu kuratora, który. Jak ja słyszę tego kuratora, no, to też. Właśnie. Ale, ale sobie wyobrażam kuratora, który dla mnie mamy, jest partnerką, partnerem we wspieraniu tego, tego dziecka, który buduje taką atmosferę gramy do jednej bramki. Yy, i, I ja ci pomogę. I, ja no, pamiętam no. ze szkoły, z czasów szkolnych jeszcze, że ktoś miał kuratora, to to była już taka ciężka recydywa i najgorsza rzecz, jaka może się przytrafić w szkole, to jest kuratora, jak coś się przydzielonego. No to znaczy, że sobie rodzina nie radzi. Nie? Hmm. Tylko znowu to jest cała, cała oddzielna opowieść o tym, jak działa system kurateli w, w Polsce, jak dużo mu, mu, mu brakuje i jak bardzo, no, no on nie jest bardzo efektywny i bardzo wspierający. Wiesz, no więc teoretycznie dałoby się zaopiekować tymi dzieciakami wcześniej i część z nich w ogóle by nie musiała jako osoby dorosła do tego więźnia trafiać. Po drugie, my mamy jedno z najsurowszych. Ja nie mówię o Rosji, bo to w ogóle nie jest... Że tak powiem, czy, czy o Stanach Zjednoczonych, bo to w ogóle nie są cywilizowane państwa, jeżeli chodzi o politykę penitencjarną, no, więc nawet w ogóle nie będę się do tego odnosić, ale w porównaniu z państwami europejskimi, Europy Zachodniej, do której aspirujemy, to my mamy strasznie zamordystyczny system penitencjarny. I w ogóle system karania mamy bardzo, bardzo surowy. Mamy jedną z najsurowszych kar. W ogóle. I to nie tylko chodzi o to, że my w ogóle wysyłamy ludzi częściej do więzienia niż inne państwa, tylko wysyłamy ich na dłużej, na przykład tego więźnia, co w ogóle dekonstruuje rodziny, dekonstruuje życie. Strasznie trudno po pobycie w więzieniu jest wrócić do normalnego życia. Więc można by było robić tak, żeby te kary były krótsze, żeby. żeby czy to, Trzeba naprawdę namieszać. Z drugiej strony, trzeba naprawdę namieszać. Mogę, mogę no. cię tu zatrzymać, bo mi się przypomina też, myślę, że istotna rzecz na tym etapie, że z jednej strony mówisz o lżejszych karach i z drugiej strony ktoś mógłby powiedzieć, no ale jakie lżejsze kary, jeśli ktoś popełnił przestępstwo. Ale z, z tego, co czytałem, to, to też wpływa przede wszystkim inaczej na dziewczynki, inaczej na chłopców. I to też wpływa na to, że jeśli ktoś był skazany, to jest większe prawdopodobieństwo, że zostanie skazany drugi raz. Że, że te surowe kary źle wpływają na tych ludzi. No bo źle wpływają. No bo... Kto powinien być surowo karany? No, osoby, które popełniają poważne przestępstwa i są niebezpieczne dla, dla społeczeństwa. I znowu, no teraz jest bardzo duża rozmowa na temat, na temat osób, które są uzależnione od alkoholu, od narkotyków, prowadzą samochód. Pod wpływem tych środków powodują potworne wypadki albo w ogóle jeżdżą nieodpowiedzialnie i nie mają prawa jazdy. Mają zabrane... Prawo jazdy w ogóle nie powinny tego robić, a mimo tego robią. No i argument jest taki, że tutaj powinno surowi działać prawo karne ha, no może to są przypadki, gdzie surowiej powinno działać prawo karne, ale z drugiej strony, jeżeli ktoś jest uzależniony, no to jest kurczę uzależniony. I, i, żaden, pobyt, nie ma tak, i żaden pobyt... I żaden pobyt w więzieniu, przecież on, to nie jest bardzo często tak, że ta osoba em, wsiada trzeźwa em, i kalkuluje sobie, no teraz będę jechał 150 na godzinę i kogoś zabiję. No to, to jest właśnie ten moment, który, którym mówiłam bardzo często, ten ośrodek decyzyjny jest już wyłączony. W związku z tym, em, no Kara może spowodować, że człowiek posiedzi w więzieniu tak długo, że załapie się w tym więzieniu na terapię. Tylko znowu. Strasznie trudne jest resocjalizowanie kogoś, czyli przywracanie do społeczeństwa w środowisku poza społeczeństwem. Bo to jest, to jest jakieś szaleństwo. No. Zresztą ci nasi panowie to w ogóle brzmi, jak coś kontrproduktywnego. W ogóle nie w ten sposób się powinno robić. Jeżeli no... kształcić jakieś nawyki do tego, żeby ktoś lepiej funkcjonował, to się powinno kształcić w, taki, w środowisku, w którym człowiek jest w stanie je wykształcić, no... a nie w środowisku, w którym absolutnie nie ma możliwości. No więc właśnie, więc to są takie kiedyś, kiedyś, no mamy terapię w, a, w różną uzależnieniową w więzieniu. I oczywiście, że to jest bardzo fajne na sam początek, bo to jest, no w więzieniu jest trochę trudniej kupić alkohol niż na wolności. W związku z tym, no to, to jest taki nad, naturalny odwrót. Potem są te grupy, oni to normalnie na ogół prowadzą w tych 12 krokach AA. A, yy, w związku z tym, no, dają jakieś narzędzia, dają czas na refleksyjność. No, ja nie mówię, że ta terapia nie ma żadnego sensu. Tylko to, co jest yy, yy, dla osoby uzależnionej do jakiejś substancji istotne przy wychodzeniu z nałogu, to to, że ona wychodzi z nałogu, będąc w środowisku, gdzie ten alkohol, narkotyki, znajomi, którzy tego używają, cały czas są. I terapia polega też na tym, że człowiek uczy się. Behawioralnie powiedzieć, nie stary, ja dzisiaj nie piję. Nie, jak chcecie, bardzo proszę, ale ja tutaj sobie posiedzę. Albo zmieniam sobie znajomych, albo zmieniam sobie środowisko. No, w więzieniu nie da się tego w ten sposób przećwiczyć. Tak samo jak w polskich więzieniach bardzo kiedyś był taki program, on nadal jest, ale kiedyś był w ogóle taki super, się więzienia tym chwaliły. Trening zastępowania agresji. No, ale nie da się przećwiczyć sytuacji. Z życia wolnościowego, które doprowadzają do tego, że ktoś bije partnerkę. Bo ta partnerka, jak siedzimy w więzieniu, jeszcze została z nami i, i gdzieś tam jest, to ona jest absolutnie wy wyidealizowana. I nie ma żadnych właściwie poważniejszych problemów. Nie trzeba stawiać czoła życiu codziennemu. W związku z tym, no, nie denerwujecie ta kobieta. Po prostu, no bo inaczej się z nią przebiegają kontakty. Problem się zaczyna, jak się wychodzi. Znowu się pojawiają frustracje życia codziennego. Więc nawet resocjalizacja, no właśnie resocjalizacja w ten sposób, to jest takie trochę moim zdaniem żonka, bo ona może dać na początek pewne narzędzia. Ale jeżeli dość szybko, nie zaczniemy tych narzędzi testować sobie, w środowisku normalnym, w którym mamy funkcjonować, no to to jest takie sztuczne bardzo. Cześć, słucha nas wielu interesujących ludzi, takich jak ty. Jeżeli przeszło Ci przez myśl, że fajnie byłoby zainteresować ich Twoją usługą lub produktem, powinniśmy porozmawiać. Co istotne, reklamujemy tylko sprawdzone firmy i porządne produkty. Jeżeli jesteś rzetelną marką, napisz na partner -pg -podcast .pl i zastanówmy się wspólnie nad partnerstwem. Nasz adres e-mail znajdziesz też w opisie tego odcinka. Dobra. Wracamy do rozmowy. Myślisz, że to jest perspektywa wykonalna, żeby coś takiego zaprojektować? Ależ oczywiście, że tak, bo, bo wiele państw w ten sposób postępuje z osobami, yy, które, które no, są osobami przestępczymi. Zawsze są takie. Nie ma społeczeństwa, gdzie nie byłoby yy, przestępców. Ale, yy, ale mają parę pomysłów na to. Po pierwsze, po pierwsze krócej. Yy, po drugie, nie od razu do tego, w, do tego więzienia, po trzecie, e, tak zwane domy przejściowe. Czyli na przykład bardzo dużo tych naszych panów w wywiadach, którzy byli uzależnieni, e, mówili, że oni się potwornie boją wyjścia na wolność. I jeden z nich już wiedział, już był bardzo blisko wyjścia i miał załatwione miejsce w takim ośrodku, który prowadził i terapię uzależnień, i można było tam pomieszkać. I on mówi, że jest niesamowicie wdzięczny za tą szansę, bo on sobie wyobraża, że będzie takie płynne przejście, Między tym więzieniem a powrotem do rzeczywistości. My prawie takich rzeczy nie mamy. Jeśli je mamy, to to prowadzą organizacje pozarządowe, a to nie jest w ogóle systemowo, systemowo zorganizowane. A przepustki. Wychodzenie z tego, z tego więzienia, spotykanie się z ludźmi na zewnątrz. Naprawdę większość z nich, jak ma do odsiedzenia rok, to oni to nie będzie tak, że wyjdą na trzy dni na, na przepustkę i uciekną albo kogoś zabiją. Większość z nich siedzi za, za oszustwa, włamania i, i jakieś takie rzeczy. Wiedzą, że muszą dosiedzieć, bo inaczej całe życie będą uciekać. I szybko ich złapień to jest kompletnie bez sensu. Większość ludzi wraca z tych przepustek. Tylko przepustki są udzielane coraz rzadziej. Warunkowe, przedterminowe. Coraz rzadziej. Mhm. Dlaczego? No bo wychodzimy z, że tak powiem, polityki poprzednich, poprzednio rządzących, że trzeba więźniów trzymać krótko. I to jest papierologia, oczywiście, żeby kogoś wypuścić. Żeby... Ludzie się też boją, bo to oni biorą odpowiedzialność. O, bo będą mi tam ciosali kiełki na głowie, jak, jak ucieknie, jak nie wróci. W tak zwanym niepowrocie będzie. Ale na ogół ludzie wracają. Chłopaki, dziewczyny, którzy wychodzą, nie wiem, z poprawczaków na przepustki, też na ogół wracają. Yy, więc. Yy, hmm, tylko tak jak, jak ja słyszę, na ogół wracają, to mi się od razu zapala lampka. Gdybym ja był za to odpowiedzialny, to bym sobie nie, nie dopuścił do sytuacji, żeby chociaż jedna osoba nie wróciła. Ale Wie dlaczego? Ci? Znaczy, nie wiem. No bo to jest zagrożenie. Nie, ja to, nie, nie, no, Kamal, no. jakie zagrożenie? To nie wypuszczamy w Ja nie to wiem. tylko mówię, co myślę. Dobra, <laughs> Dobra. Nie, to, to nie jest tak, że każdy, kto jest w zakładzie karnym, wychodzi na przepustkę. Dobra, zastanówmy się, czy wypuścić osobę skazaną za przemoc seksualną wobec dziecka, dopiero co tak bez kontroli, żeby sobie gdzieś tam połaziła. Czy osobę, która kogoś zabiła. Czyli to jest kwestia mojego wyobrażenia na temat tego, jak wyglądają te przepustki. Przepustki dostają tylko osoby z jakimiś małymi przewinieniami, które się świetnie zachowują pewnie w, w ośrodku. Itd. No dobra, a jeżeli ktoś zabił kogoś 20 lat temu i ma 5 lat do wyjścia. To nie dawałbyś mu przepustek? To, to nie mam danych do podejścia. Nie, no, decyzji. No, 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 no wiesz, on za 5 lat i tak wyjdzie. Dostał czarę, tak? 25 lat. Wyjście, no teraz nie ma kary 25 lat pozbawienia wolności. No ale dobra, powiedzmy, że, że tyle dostał. Wyjdzie za 5 lat. No i wyjdzie bez żadnej kontroli do społeczeństwa. No, no, no to albo jest groźny, albo jest mniej groźny. Poza tym bardzo się dużo go ludzi, bardzo dużo ludzi zabiło 20 lat temu, to oni mieli 20 lat. 25 lat, teraz facet ma 45. A wtedy był uzależnionym od narkotyków 20-latkiem. Teraz jest 40-letnim facetem, który. No już tego nie robi, już nie ma tych kontaktów, już... Ale chce coś odbudować. On, on będzie musiał się jakoś odnaleźć za te pięć lat, jak, jak wejdzie. Więc ja mówię tutaj o bardzo poważnych przy, przypadkach. A znowu wracam do tego, że przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, na których się wszyscy tak fiksują, to jest 2% wszystkich przestępstw. Przestępstwa seksualne to jest, nie wiem, drugie 2%. Większość to są przestępstwa przeciwko mieniu. To są oszustwa, przestępstwa narkotykowe, ale też polegające na tym, że ktoś... Um, Posiada w narkotyki trochę więcej y, w, niż jednego skręta. Znowu u nas jest bardzo kontrowersyjne, y, to y, y, jaka ilość narkotyków jest uznana za pokaźną ilość, dużą ilość narkotyków, gdzie są poważniejsze kary. I to jest absurdalne, w ogóle nie mamy żadnego orzecznictwa y, takiego. Co znaczy? No nie wiadomo, ile to jest nieznaczna jak jak ilość. może być nie wiadomo. Nie wiadomo. Nie, nie wiadomo. Czy nie ma konkretnej ilości do tego? Nie. Jest, jest sędzia. To kto sędzia? To znaczy, rozumiem, że pytanie brzmiało: to kto decyduje. To kto decyduje, sędzia decyduje. I, i to jest w ogóle na to, to nie jest. Brzmi to absurdalnie. Czy ja czegoś nie rozumiem, czy to jest po prostu absurdalne? To jest absurdalne. Dobra, zrobiliśmy sobie mini przerwę. Mm, czyli rozmawialiśmy o tym, żeby w, robić te przepustki dla ludzi, którzy są skazani. Tak, do tego, że mówię, większość ludzi y, nie siedzi za jakieś super poważne przestępstwa. I na, na pewno wyobraź sobie taką sytuację. Masz. Wiesz, ten, czym się zastanawiam, przepraszam, no. że ci przerywam. ja widzę różnicę pomiędzy Twoim podejściem a moim i wiem, że ona wynika z tego, że ty się spotkałaś z tymi ludźmi. I ty podchodzisz do nich. Z dużą ilością empatii i widzę to w tym, w jaki sposób o nich mówisz i we mnie tej empatii nie ma, ale pewnie dlatego bo mnie tam po prostu nie było. I ty jak rozmawiałeś z tymi ludźmi, to widzi, że to są po prostu normalni ludzie, którzy chcieliby w jakiś sposób zacząć funkcjonować, a nie śli przestępcy, którzy zaraz wyjdą i będą ludzi dźgać nożami. Mhm. Tak jest. No bo tak jest. Znaczy, bo, bo ludzie popełniają przestępstwa yy, z bardzo różnych mm, powodów i... Znowu. Pewnym mitem jest to, że osoby, które są skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, to są zawodowi przestępcy, którzy nie pracują, którzy żyją tylko z tego, co ukradną, nie chce im się pracować i w ogóle. Znakomita większość ludzi, którzy są skazani za przestępstwa przeciwko mieniu, pracuje przynajmniej dorywczo. To są osoby, którym się nie kleją budżety. I. I bardzo dużo przestępstw, to jest też bardzo silna motywacja u kobiet, które dopuszczają się przestępstw w komieniu. To jest wtedy, kiedy pojawiają się wydatki, którym oni nie są w stanie sprostać. Pojawia się czasami bardzo poważna rzecz, jak choroba w rodzinie i, i nie ma pieniędzy na leczenie. Czasami rzecz mniej poważna, a zepsuło się żelazko, i trzeba kupić nowe, ale bo po prostu nie ma, w, nie ma na to pieniędzy i nie da się tych pieniędzy wygenerować. Albo, no, już jak ma być bardzo wzruszająco, cała szkoła jedzie na zieloną szkołę i nie mamy półtora tysiąca, żeby wyskoczyć z tego, żeby dać własnemu dzieciakowi. No to co, to on jeden nie pojedzie? No to tatuś uruchomi kontakty, jakie ma i dorobi do tego. Więc to są bardzo często takie historie, że no z naszej pozycji społecznej. No, nam się jednak chyba budżety dopinają, no. <laughs> Więc... Bardzo dużo jest takich... Czasami jest... do oczywiście w różny sposób tłumaczymy, dlatego że jest oczywiście taka koncepcja, która nie jest totalnie głupia, że ludzie, którzy popełniają przestępstwa, to są ludzie, którzy mają problem z tak zwaną odroczoną gratyfikacją. To znaczy, to są osoby, które muszą mieć coś już teraz natychmiast. Ale ludzie ogólnie mają z tym problem. I tutaj pojawiają się ludzie, którzy mają z tym problem, a pojawiają się ludzie, którzy mają z tym problem i są skłonni do złamania prawa? Z odroczoną mm. gratyfikacją to ma każdy problem. Nie, oczywiście nie będzie każdy. Spektrum. No, yy, no właśnie, będzie spektrum. Po pierwsze, to jest rzecz, którą tą, tą radzenie sobie z tym yy, nabywamy w czasie dorastania. Małe dzieci, o jak widzimy, to zawsze też studentom mówię, dwulatek na... Podłodze w hipermarkecie, który drze się, bo nie dostał lizaka, to jest problem z odroczoną gratyfikacją level master. Tak? On po prostu chce już teraz natychmiast, koniec, nie da się mu przetłumaczyć. Naturalne, rozwojowe jest to, że nastolatki mają z tym problem, ale większość ludzi gdzieś tam z tego powoli wyrasta. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, są osoby, które mogą sobie pozwolić na problem z odroczoną gratyfikacją, bo na przykład mają kartę kredytową. I. I jak nie przegną, to mogą tym bardzo manipulować, pozwolić sobie na coś, na co tak naprawdę nie mam pieniędzy w tym momencie. Ale ja wiem, że ja to jakoś sałatam w przeciągu następnego miesiąca czy dwóch, ale nie każdy ma taką możliwość. I wreszcie trzecia rzecz to to, że my wiemy są takie badania, że w zakładach karnych jest znacznie większy odsetek osób z tym problemem poczekania. Na jakąś nagrodę, czy, niż w całym społeczeństwie. Czyli, czyli to jest tak, że osoby, które mają z tym problem, plus są niekorzystne warunki zewnętrzne, plus zadziała jakiś impuls, częściej popełniają przestępstwa. Mhm. Fajną rzecz, ja sobie ją przeczytam, bo to jest. Zbyt skomplikowane, żebym to zapamiętał. Człowiek staje się przestępcą w skutek nadwyżki przekonań sprzyjających naruszeniu prawa nad przekonaniami niesprzyjającymi naruszeniu prawa. Musiałem sobie coś Edwin to. Edwin Sutherland. To, to mi się bardzo podobało, bo to, jest, bo to jest dokładnie to, to jest idealnie to, definiuje. Tak, no bo to jest. Nie, no to, to, to powiedział Edwin Sutherland i, yy, yy, i generalnie chodzi o to, że on wymyślił taki. To jest teoria zróżnicowanych powiązań, że. Yy, Ludzie popełniają przestępstwa, tak na ludzkie tłumacząc to, co przeczytałeś, jeżeli dostają więcej komunikatów o tym i mocniejsze komunikaty o tym i częstsze, że przestępczość jest opłacalna niż komunikaty, że jest niewłaściwa, nieopłacalna. I to by wskazywało na to, że to środowisko ma gigantyczny wpływ. Tak. I jeśli ktoś po prostu jest z takiego środowiska, to najprawdopodobniej będzie popełniał przestępstwo, bo to dla niego jest normalne. Bo w tak, tym dlatego, są... że Sutherland mówił, że to jest, to jest teoria uczenia się, jedna z teorii uczenia się, że zachowanie przestępstwa jest wyuczone. I uczymy się go tak samo, jak wszystkich innych zachowań, głównie w tych bliskich powiązaniach, czyli przy os od osób, które są dla nas ważne, czyli głównie w rodzinie na, na samym początku, a po drugie jeszcze jest ważne, jak często się spotykamy z tą przestępczością, jak intensywnie, jak ważne są dla nas te osoby, które nam dają takie komunikaty. Mm -hmm. No bo na takie osoby najczęściej się patrzy właśnie na jakichś takich złych ludzi, którzy intencjonalnie chcą skrzywdzić całe społeczeństwo, a ci ludzie najczęściej nie mają wyboru po prostu. Nie, 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 raz, że nie znają żadnej innej drogi, a dwa, że nie za bardzo mają wybór, są w takiej sytuacji, że muszą popełnić jakieś przestępstwo. No dobra, ja nawet przy moim du dużym. Dużej empatii. Nie, nie, i empatii, tak, i je, je bardzo sobie cenię tą szkołę pozytywistyczną, która mówi o determinantach przestępczości. No, więc to nie jest tak, że Bo jeżeli ktoś nie ma totalnie żadnego wyboru, bo jest pod wpływem, nie wiem, jakiejś, nie wiem, rzutu choroby na przykład, no to w ogóle nie odpowiada za bo nie można mu przypisać winy. Także mm -hmm. nie idźmy aż do takich, do takich skrajności. No na ogół podejmujemy jakąś decyzję, mniej lub bardziej przemyślaną. Czasami, jak mówiłam, mniej przemyślaną, jak jesteśmy pod wpływem jakichś jakich środków. Ale rzeczywiście to jest bardzo często zlepek różnych rzeczy. A poza tym, ja jestem bardzo mocno przekonana, że praca własna nad różnymi tematami to jest nieprawdopodobnie ważna, ale najważniejsze w życiu jest kwestia farta i niefarta. I Sorry, ale, ale można być najinteligentniejszym i wpaść pod samochód. a Można być bardzo przeciętną osobą i wygrać właściwie los na, na loterii, i tylko wiedzieć, co z, tym, co z tym dalej zrobić. Mnóstwo rzeczy to jest kwestia przypadku. I te, i te przestępstwa one też są bardzo przypadkowo sytuacyjne że akurat no. Taka synchronizacja momentu. Ktoś wpadłem na. Idę. Myślę, nie mam na tą zieloną szkołę dla dzieciaka. I wpadłem na kumpla, którego nie widziałem 5 lat, a z którym wcześniej kręciłem jakieś rzeczy. I kumpel mówi, Wiesz, ja ci pomogę. I akurat dzisiaj mam taką super okazję no, bardzo proszę. I to jest, gdyby poszedł inną ulicą, gdyby się minęli, to by, to by po prostu nie zaistniała ta, ta sytuacja. Z jest kwestia tego, czy człowieka, no właśnie, jak, dobra wróćmy jeszcze na sekundę do tych, do tych narkotyków, nawet decyzji sędziego. No bo porcja marihuany, to jest koło grama, tak? Więc są sędziowie, którzy uznają, że jak ktoś ma 10 gramów, 5 gramów, to to jest znaczna ilość. I zupełnie in, inaczej do tego podejdą. Jeden sędzia podejdzie, tak, a drugi powinien no, sorry, no, jak dostaje receptę na marihuanę, to ona jest na 10 gramów. No to jak to może być znaczna ilość? Jednocześnie bierze się tabletki, ma się je na 30 dni, więc teoretycznie można mieć i 30 gramów i to nie powinno być no, za dużo. Więc, no więc właśnie, więc, e, e, więc to jest na przykład kwestia tego, kto o tobie decyduje dalej. Już nie o samym podjęciu decyzji, tylko wiesz, kto decyduje o tym, e, jaką karę poniesiesz. Więc to też takie rzeczy. A poza tym jeszcze wracając do tych, do tych przepustek. No wyobraź sobie sytuację, że nie wiem, masz lat 30, masz trzyletniego dzieciaka. No i siedzisz. I wiesz, że masz tam półtora roku jeszcze do odsiedzenia. Co jest korzystniejsze dla ciebie, dla dzieciaka, dla mamy tego dzieciaka? Czy, że on będzie przychodził raz w miesiącu do więzienia? Czy to, że raz na trzy miesiące spotkasz się z nim na lodach na Starówce? I po prostu będziesz miał dla niego trzy dni, żeby go położyć, żeby mu przeczytać, żeby go utulić. Przy takim małym dziecku jeszcze da się zciemnić, że to przyjeżdża za granicę. Nie? Mm -hmm. Na przykład dużo ludzi te, takim małym dzieciom nie mówi, yy, gdzie są rodzice, którzy są w, yy, w zakładach karnych. No, na pewno zabierać dziecko do takiego środowiska to, to, to nie jest najlepszy pomysł. Ale ludzie to robią. No bo. Nie mają wyjścia. I, <grym> no... i świadomości. Nie, no, świadomość mają, bo osoby dorosłe, które zabierają dzieci do zakładów karnych, no wiedzą, jak jest w zakładzie karnym. No na ogół ta osoba dorosła, mama tego dziecka, babcia tego dziecka była tam wcześniej na widzeniu i ona wie, jak tam jest. Ale po prostu ta osoba, która jest w zakładzie karnym, strasznie chce zobaczyć to dziecko. To dziecko bardzo tęskni za, za rodzicem. Jeżeli jest tylko taka możliwość, no to co zrobić? Teraz się trochę poprawiło na szczęście po pandemii, bo okazało się, że jak w pandemii nie można było wejść. To się okazało, że można podłączyć internet do komputerów. I, I to było wcześniej, przed pandemią, to była rzecz nie do przeskoczenia. Nie było mowy, żebyśmy robić na przykład badania naukowe w ten sposób, że przez, przez jakiś komunikator rozmawia się z osobą, z którą się prowadzi wywiad. Trzeba było osobiście, ale nie było też możliwości, żeby widzenia się online odbywały. To już się trochę zmienia. W związku z tym no to trochę i, i inaczej buduje. Buduje relacje. Chciałem Cię jeszcze zapytać o badania nad kobietami. bo Też robiłaś badania nad kobietami i nieletnimi kobietami, i przede wszystkim mm. bym zaczął od tego, od kiedy to się w ogóle bada. Bo kobiet jest dużo mniej, jeśli chodzi o popełnianie przestępstw, i to też nie jest aż tak bardzo zbadany obszar, z tego co rozumiem. Hmm. Mniej więcej od tego samego czasu, kiedy się narodziła kryminologia. Wspomniany Zara Lombroso napisała taką książkę: kobietę jako zbrodniarka i prostytutka. I tutaj chciałam powiedzieć, że Biblioteka Narodowa ma to zdigitalizowane. W związku z tym, jeżeli kogoś bardzo by interesowało, to googlujemy to sobie, w Biblioteka Narodowa, dostęp cyfrowy, i to sobie można ściągnąć bardzo legalnie, PDF-a, więc bardzo proszę, można się z tym zapoznać. Tak, i on się już zajmował tym, dlaczego kobiety popełniają przestępstwa, czy one są inne. No, miał bardzo na dzisiaj, byśmy powiedzieli, dziaderskie poglądy na to, dlaczego kobiety popełniają przestępstwa. to znaczy to z czego wychodzimy w takim razie? No, to te pierwsze takie pomysły były takie, że kobieta to jest taki niepełny mężczyzna, że ona. Nie, niedoskonała istota. W związku z tym ona. Które to są lata? Nie, no to jest XIX wiek. To jest druga połowa XIX wieku, jak w tym 80. 80 Że ona jest słabsza moralnie. Na przykład. Że bardzo często jest popychana do zbrodni przez mężczyznę, przez ojca, przez brata, przez, przez męża. To jest e. chyba prawdą akurat. Z tego, co słyszałem, to kobiety najczęściej współuczestniczą w przestępstwie. Nie, nie wiem, czy najczęściej. Nie, nie wiem, czy najczęściej. Ale one rzeczywiście z kobietami jest tak, w ogóle z przestępczością kobiet jest tak, że one trochę w innych... Rolach występują niż, niż mężczyźni, i ich zaangażowanie jest trochę, trochę inne. One rzeczywiście często współpracują z mężczyznami. Nie powiedziałabym, że jest to model dominujący, ale, ale po, to jest jakby jedna, jedna rzecz. Druga rzecz, że częściej występują w przestępstwach jako na przykład osoby pomagające, a nie ten główny, główny sprawca. Więc trochę to inne są wzory i inne są często motywacje. COVID do tego, żeby, żeby popełniać przestępstwa. Tak, no więc usiłowano badać dlaczego. Bardzo się zajmowano w pewnym momencie biologią. I to już jest XX wiek, to już są, o, to są lata 60., 70., kiedy na przykład bardzo było to, zastanawiano się, chociaż też wcześniej, jak cały cykl miesiączkowy. Na nastroje, na emocje, na skłonność do popełniania y, przestępstw. I tutaj nie ma żadnych jednoznacznych y, y, wyników. Były zrobione kiedyś takie badania nad, i y, to jest chyba jakiś początek XX wieku, tak pirazy drzwi, y, nad kobietami kradnącymi w sklepie. I wyszło, że tam były jakiś pokaźny odsetek takich, które były w okresie menstruacji, w momencie kiedy to robiły, ale te badania były uznane za nierzetelne. Potem się zastanawiano, czy PTSD Boże, nie PTSD, Boże, czy PMS może, może jakby powodować, że kobieta no już jest tak rozdrgana emocjonalnie, że, że popełnia przestępstwo i czy to jakieś zwłaszcza przestępstwo z użyciem, z użyciem agresji. Ale to też nie jest tutaj jednoznaczna odpowiedź, dlatego że w końcu do, doszli do wniosku, że nawet jeżeli się wyodrębniło jakąś grupę kobiet, która była w okresie, Kilku dni przed y, 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 miesiączką i popełniła przestępstwo agresywne, to jedna rzecz mogła być taka, że one były pobudzone. Część kobiet jakby hormonalnie reaguje, w, y, no, emocjonalnie i taka jest bardziej drażliwa w, w, w tym okresie. Y, ale była też koncepcja, że silny stres w ogóle przyspiesza miesiączkę. W związku z tym to, że, znaczy, że kobieta kogoś zabiła, czy że w ogóle kogoś pobiła, że trafiła do więzienia, że to, to jest tak silny stres, że on może sam w sobie wywołać miesiączkę. W związku z tym to też uznano, że, że to nie są jakieś szczególnie, szczególnie wiarygodne rzeczy. No raczej znowu z kobietami te, te rzeczy społeczne są, są ważniejsze. I z tego co czytałem, to u kobiet tych współistniejących czynników musi być dużo więcej i dużo bardziej intensywny niż u mężczyzn. Żeby, żeby dziewczynki zaczęły popełniać przestępstwa, na przykład tak. Tak, tak. No bo, bo to w ogóle my nie jesteśmy, też o tym jeszcze żeśmy nie mówili, że mamy w ogóle przy dzieciach, przy nastolatkach momenty czynniki ryzyka i czynniki takie ochronne do tych czynników ryzyka. I nawet jeżeli występują czynniki ryzyka, to one nie występują pojedynczo. One chodzą takimi bandami i rzeczywiście z dziewczynkami jest tak, że tych czynników ryzyka musi być. Na ogół jest więcej e, współistniejących. No i to jest jedna rzecz, że są te czynniki ryzyka, a druga jest taka że e, jest bardzo mało czynników ochronnych przed tym. No bo czynniki ochronne to są te, które chronią przed popełnieniem przestępczości w sytuacji, kiedy występują czynniki ryzyka. Bo mhm. jeżeli nie występują, to przed czym chronić. Jakie to są czynniki ochronne? Przede wszystkim... Y Ktoś to zapewnia dziecku y, stabilizację. Czyli na przykład y, osoba, y, do której dziecko jest przywiązane emocjonalnie, czy nastolatek jest przywiązany emocjonalnie. I to nie musi być nikt z rodziny. Y, to nie musi być nikt z rodziny. To musi być osoba po prostu ważna, która y, zachowuje się w sposób konformistyczny i y, y, jakby przekazuje, znowu wracamy do Satterlanda i do, tego, do tych komunikatów, że popełnienie przestępstw jest złe, i y, 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 która. Jest tak ważna, że ja zastanowię się, czy popełnię przestępstwo, bo mamie, babci, mojej nauczycielce, która mi zawierzyła, będzie z tym źle, że im będzie przykro, ja jej zawiodę. W związku z tym nie zrobię tego, bo kogoś, kogoś zawiodę. To jest jeden z naj, najsilniejszych czynników. To wsparcie środowiskowe, a dobra rodzina, taka właśnie no, rozwiązująca problemy, pomagająca przy tych, przy tych problemach dziecka. Na ogół to są przede wszystkim osoby, takie pozytywne osoby, które są ważne dla dzieciaka. To jest niesamowite, jak środowisko ma wpływ na y, człowieka. I ci ludzie, mówi się o tych pięciu osobach najbliższych, jakie to jest istotne. I, tu, mm -hmm. i tutaj to pięknie pokazuje, że jeśli ma się rzeczywiście takich ludzi, to potrafią człowieka na, naprawdę z tarapatów wyciągnąć. Tak, i, i są w stanie na przykład złapać kogoś, kto spada. Bo y, też były robione badania. Y, Dobra, wróć. Mówiłam, że większość ludzi, którzy popełniają przestępstwa, robią to między 14 a 21 rokiem życia. Jak sobie Teremofit, ten po raz kolejny go rysuje w powietrzu, mm -hmm. taki wykres wchodzenia w przestępczość na górze tego wykresu, to jest naj najwięcej osób, które popełnia przestępstwa, to jest właśnie między te 14 a 21, a potem spada skłonność do popełnienia przestępstw. Y i, I jak sobie rysujemy. To pionowo, mhm. to w tej grupie 14-21, gdzie mamy najwięcej osób przestępczych, część z nich to będą ci z tego 5-10%, którzy zaczęli już bardzo wcześnie i oni są bardzo już rozbiegnięci w tej swojej karierze, mając lat 15-16, ale znakomita większość z nich to są tacy, którzy po raz pierwszy coś yy, robią i, yy, i to jest dosyć... Takie jednorazowe albo serią idzie, ale w bardzo krótkim, w krótkim czasie. I dzieciaki, które mają tą lepszą bazę rodzinną, lepsze te czynniki ochronne, yy, większe kompetencje też społeczne rodziców, yy, one szybciej wracają na dobry tor niż te dzieciaki, które takiego wsparcia nie mają. Czyli. Znowu to jest kolejna rzecz, którą ja często studentom mówię, że przestępczość u nastolatków to jest rzecz rozwojowa, zachowanie dewiacyjne. Dużo osób to robi. I, i to, jest, to są bardzo zauważalne, zauważalne grupy. Natomiast znaczy myśmy robili tak. Ja teraz jestem przed. Do, za, za sekundkę. Wchodzimy do szkoły, będziemy robić duże na kilka tysięcy y, uczestników badania y, typu self-report, czyli takie, że będziemy pytać y, młodzież, czy popełniła przestępstwa i czy się dopuszcza jakichś zachowań dewiacyjnych. Można im ufać? Mm -hmm. Z pewnymi ograniczeniami, ale tak. Przede wszystkim dlatego, tak, że y Dlatego, że przestępczość i zachowania trawiacyjne w nieletności są normą rozwojową, to one dla tej grupy dzieciaków nie są obciachem. A... Czyli tam jest jakoś to przedstawione jak najbardziej w ten sposób, żeby one czuły, że to jest normalne i wtedy tak, nie. Tak, tam są na przykład takie wstępy do tej ankiety, że wszystkim zdarza się. Coś tam wielu osobom zdarza się, nam też zdarza się, coś tam i powiedz, czy w ciągu ostatniego roku tobie się też zdarzyło to tamto, yy, yy, czy ciamto. W związku z tym. Yy. Znowu przykład, który teraz się wyprztykam ze wszystkich anegdot i moich przykładzików, które często stosuję, że właśnie dlaczego ludzie wyrastają z przestępczości? Dlatego, że jednym z powodów jest to, że osoby dorosłe częściej funkcjonują w środowiskach, gdzie przestępczość po prostu nie jest czymś fajnym i imponującym. I wyobraźcie sobie sytuację, że macie grupę szesnastolatków, którzy mają wolną chatę, wchodzi koleś. Wyciąga wino i mówi, słuchajcie, zajumałem z Biedronki wino. I co robią wtedy koledzy? Mówią, nie no stary, no super, no w ogóle dobra, dawaj otwieramy. No nie sprzedaliby mu, no to trzeba było zwędzić, ale to się udało, jest sukces, jest, ale jest akceptacja społeczna tego. Mało jest takich środowisk nastolatków, którzy powiedzieli no co ty Krzysiu opowiadasz? No jak to wino ukradłeś ze sklepu? Idź to oddaj. No Raczej, raczej dzieciaki, no spoko, dobra. Ale to sobie wyobraź, że ja przychodzę na imprezę z moimi koleżankami, wyciągam wino i mówię, dziewczyny zajmują Mam biedonki. No, no, no <laughs> by się no, nawet nie uwierzyli. No, ale wiesz, patrzyli, ale w ogóle kurde, ale po co? Przecież masz, no, masz kasę, żeby to kupić. No w ogóle to jest dziwne, nie? Ale gdyby przyszedł facet i zrobił to samo, to byłoby to dużo bardziej zaakceptowane. I może by to było potraktowane, bo są ludzie, którzy dla frajdy kradną i, no mają, i mają pieniądze. No dobra, ale, ale pytanie: to muszą mieć bardzo specyficzne środowisko, że wjeżdżają na imprezy z takim tekstem i wszyscy i wszyscy mówią: Nie, no stary to jest ok. Bo wydaje mi się, że jak ktoś już mam po 30, to część ludzi na tej imprezie powie: Kurde, no jednak tak, naprawdę stary. No. Albo nie powie, tylko się po, będzie unikać tej osoby. To, to też do tego zmierzam, że. Mm, tak się postrzega męskość też jest e, powiązane z tym, czy ktoś popełnia przestępstwa, czy nie. I z tego, co czytałem w tej twojej hmm. książce, to postrzeganie męskości też jest skorelowane, że w takich, w takich trudniejszych środowiskach ludzie o. to postrzegają trochę jako męskie, że ktoś popełnia jakieś przestępstwa. A tak. Nie, to w ogóle, no tak. To jest, y, to jest... Y, y, y. Też wielowątkowa historia z tą męskością i tą męskością pchającą do, do przestępstwa. To jest też to, co mówiłam, że kobiety popełniają przestępstwa też z innych powodów niż mężczyźni. Kobiety rzadko na przykład kradną, dlatego żeby zaimponować innym, że coś mają. Raczej mamy, a to jest bardzo społeczne, oczekujemy, że facet nam to zapewni. W związku z tym one częściej się zwiążą, jeżeli już w ogóle akceptujemy zachowanie... Czyli też kobiety zachowanie. by tego potrzebowała od mężczyzn. Teraz jeśli, 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 jeśli facet ma to zapewnić, no to też kobiety będą, będzie ciągnęło do kogoś, kto zapewnił coś za pomocą kradzieży. No ale to jest znowu specyficzne środowisko. Większość kobiet wolałaby, żeby ten facet to zarobił, niż żeby to ukradł, no bo z kradzieżą łączą się pewne problemy. Ale jak, jak jest kobieta młoda i mało refleksyjna, to się czasami nie zastanawia, skąd to się bierze. Tylko, no dobra, fajnie, że jest. To też na ogół z wiekiem wygasa, bo, bo potem człowiek coraz bardziej sobie zdaje sprawę z konsekwencji tego. Czyli jedna rzecz, że chłopcy, mężczyźni, jeżeli popełnią przestępstwa przeciwko mieniu, to, to jest rzeczywiście niejednokrotnie podyktowane tym, że nie tylko moja romantyczna historia teraz idzie w dal o tym w zielonej szkole dla dziecka, ale że, że to się przekłada na fajny zegarek, fajne ciuchy, markowe ciuchy, na, na takie. Status. Status. Tak. Symbole, yy, symbole statusu. W ogóle z tym symbolami statusu jest strasznie śmiesznie, dlatego że one są znowu bardzo mocno środowiskowe. I yy, coś, co jest symbolem statusu w jednym środowisku. Niekoniecznie jest symbolem statusu. Złoty zegarek. Tak, no więc właśnie. <grym> i no więc właśnie. A I jeszcze z no, środowiska, czy ta rozpoznawalność Marek jest na bardzo wysokim poziomie. Y I y y y y tak. Y no W każdym razie y to często są specyficzne środowiska, gdzie buduje ci status, to, że masz jakąś rzecz markową, drogi zegarek, drogi samochód, ale też musisz się obracać w środowisku, które jest w stanie to. Rozpoznać, że i są środowiska, że to nikomu nie imponuje i w ogóle nie robi, żadne, to nie jest żadna, żadna wartość, więc to jest jakby znowu funkcjonowanie środowisku, że żeby ten status wybudować, to jest istotne. To te budowanie statusu poprzez rzeczy, posiadanie, posiadanie różnych rzeczy. Tak, więc jakby to jest związane z męskością. Druga rzecz związana z męskością to są te wszystkie, to już się koreluje z tymi rzeczami, przestępstwami na przykład przeciwko życiu i zdrowiu i stosowaniem przemocy jako znowu... Mm, Elementem, ta, elementem budowania statusu w grupie. N n n na przykład, że musisz wymusić posłuszeństwo, albo żeby, żeby mnie szanowali, to się muszą mnie bać. E to jest też, a to znowu bardzo ciekawa historia, dlatego że to, są, to jest taka koncepcja Waltera Millera, który to ją utworzył w latach 50., -tych, 60.. -tych. I Walter Miller był facetem, który pracował z taką trudną amerykańską młodzieżą. E Pisał o chłopakach. I pisał o takich kilku wartościach, które są istotne dla tych chłopców obracających się w środowiskach przestępczych. I ta twardość, on to nazywał twardością, to była bardzo istotna wartość. Ona była. Związana wręcz z takimi przerysowanymi męskimi zachowaniami, była też związana bardzo mocno z niechęcią i z potępieniem homoseksualności, że to było jako przejaw takie wręcz obsesyjne. obsesyjne absolutnie, jako przejaw słabości, właśnie dziewczęcości, niemęskości. Natomiast Natomiast on też bardzo ładnie tłumaczył, dlaczego ta twardość i ta właśnie przerazowana maskulinizacja jest taka istotna w tym środowisku. Bo on mówił, że to są bardzo często chłopaki, którzy się wychowują w środowisku mocno sfeminizowanym czyli wychowywanie przez matki. Mamy, babcie, ciocie, bo to są środowiska, gdzie ta tatowie znikają. Bo na przykład siedzą w więzieniu, bo są nieobecni, bo w ogóle ten dzieciak nie, nie interesuje i ich nie ma. I albo, albo oni też czasami ginęli w rodzaju, wykonując trudne prace albo w jakichś wypadkach. No, no nie było tego wzoru męskiego. W związku z tym oni sobie go tak komiksowo wręcz przerysowywali. I, I to jest aż nienaturalne. To takie nadmęskie zachowanie, bym powiedziała. Prowokacyjnie męskie. I to jest związane z tym... Z tymi przestępstwami przeciwko życiu i zdrowiu. No. Ale też kulturowo to mocno mieliśmy wpompowane. Ja sobie czasami wracam tak forfan do jakichś starych filmów. Jakiś czas temu próbowałem oglądać Predatora jedynkę. <grym> I poziom męskości w tym filmie był po prostu przytłaczający <grym> dla mnie. Nie dałem rady <grym> przez nie. pierwsze 15 minut, widziałem sobie, nie, 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 nie potrafi po prostu. No dobra, jest trochę lepiej, ale znowu bym założyła, że jest trochę lepiej w bańkach. W których się obracamy, a nie tak generalnie. Że myślę, że cały czas są środowiska chłopaków, gdzie predator by został kupiony, wciągnięty nosem. Cygarem stoi w okularach, umalowany w farbie, po i... Tak, tak, tak. Ale, ale myślę, że to jest coś, co właśnie ty to postrzegasz. Pewno ja już dawno nie miejesz ja tego. Ale sam zobaczyć, bo też jest po prostu nie samolot. oglądałam ostatnio chyba jak, nie wiem, ze 40 lat temu I bym powiedzieć. Patrząc z takim swoim kumplem, witają się na taką pionę i pokazane są ich bicepsy i się siłują jednocześnie, wytrzymając tą pionę i mówię, co ja po prostu nie. To, no ale i, ja idę mam. o zakład, że są środowiska, <laughs> gdzie to się znakomicie cały czas, cały czas sprzedaje. No. Ale z drugiej strony ciężko się dziwić później tym chłopakom, że mają takie wzorce, no jeśli Arnold w telewizji coś takiego pokazuje, to jednak jest taki e, kultowa postać. No tak, no pytanie czy dla obecnych nastolatków, bo oni już pewnie nie wiedzą kim jest Arnold, to się zmienia, ale na pewno są jacyś inni bohaterowie. Um, I z tego, co sobie czytałem, to w Rodziny bez ojców bądź bez matek też są predyktorem tego, że ktoś wpada dużo częściej w takie środowisko. To skomplikowane. Wszystko jest skomplikowane. <laughs> to skomplikowane. Jak się rozmawiamy z naukowcem, to tak, zawsze wszystko jest skomplikowane. Tak, 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 dlatego że też czasy się zmieniają. Bo bardzo dużo starych badań. Oczywiście, pokazywało silną korelację wychowania przez samodzielnych rodziców, zwłaszcza samodzielne mamy, powiedzmy sobie szczerze, i większą skłonność do przestępczości, że te dzieciaki i nawet tych naszych karierowych, wychodzi, że spośród tych, którzy pozostawali w karierze, mieli więcej niż jeden czyn potem, że tam był większy odsetek tych dzieciaków, które się wychowywały z samotnymi mamami. Natomiast to się bardzo zmienia kulturowo, dlatego to się zmienia też w różnych, w różnych krajach. I już jak, jak są badania na przykład brytyjskie, to już nie ma tak silnych korelacji między tymi samodzielnym rodzicielstwem a przestępczością. Bo to wszystko też zależy od kiedyś ludzie się tak nie rozwodzili. To w ogóle było jak sobie kulturowo źle postrzegane. W związku z tym rozstawały się osoby, które. No nie wiem co, nawet nie chcę powiedzieć, że miały większą odwagę. Po prostu było znacznie mniej tych, tych związków, które się rozpadały. Chyba można tak Różny... powiedzieć, że miały większą odwagę. No może. No mniej się bało stracyzmu społecznego coś tam. Natomiast. Natomiast to powodowało sytuację, że bardzo często został jeden rodzic. Przecież nie, nie było czegoś takiego, opieka dzielona. Teraz opieka dzielona też jest. Oficjalnie jest. Nie, no jest. jest no ja tak sama jest. Znam, znam dzieciaki, które się tak wychowują, i mam jakby swoich znajomych, którzy tak wychowują dzieci, ale znowu mówimy o bańkach. To jest klasa średnia, żeby nie powiedzieć, że często wyższa klasa średnia, która sobie może pozwolić na takie wychowywanie dzieci. To też rodzi tam oddzielne problemy, ale to inna historia. W każdym bądź razie na ogół było tak, że te dzieci zostawały mamami. I znowu ta mama miała ogarnąć wszystko. Proszę pamiętać, że dawniej było też tak, że dzieci było więcej w rodzinach. W związku z tym łatwiej się ogarnia jednego dzieciaka czy dwoje, a już jak się ma troje czy czworo, to się naprawdę ciężko to nad tym wszystkim zapanować, zwłaszcza jak się ma to samemu, samemu na głowę. Więc, więc to mogły być takie historie. Teraz z, Zwraca się uwagę raczej na inną rzecz, na atmosferę w tej rodzinie, w jakiej dziecko się wychowuje, na wzory, które się dziecku przekazuje, że dla dziecka jest takim bardzo trudnym momentem. Moment, kiedy rodzice się rozstają, są tuż przed rozstaniem, kiedy ta sytuacja w domu jest bardzo napięta. To kiedyś pisali, że, no, że, to, że to jest taki moment, kiedy dziewczynki często zaczynają y, różne rzeczy tam y, przestępcze, dewiacyjne robić, bo one źle znoszą tę sytuację, znacznie gorzej niż chłopcy, tą sytuację napięcia. I to wcale nie jest właśnie sytuacja, kiedy rodzice już się rozstali, tylko zanim się rozstaną. Mhm. Więc co się zmienia? Jakby, ponieważ zmienia się struktura rodziny w Polsce, to to też się będzie zmieniało. Bo właśnie w, ostatnio nawet czytałem taki ciekawy post na Instagramie, ale z rzetelnego źródła, mm. y, gdzie mówili, że kto, że dzieci. Że to, że jest jeden rodzic wpływa na to, że rodzina jest biedniejsza, to że i to mm. wpływa na to, że dziecko będzie cztery albo pięć razy bardziej prawdopodobne, że to dziecko będzie biedne w przyszłości, że będzie miało problemy finansowe. I ktoś tam właśnie mm. mówił, że to może w takim razie warto przemyśleć tą całą sprawę z rozwodami, i ci ludzie na siłę powinni zostawać razem po to, żeby uniknąć właśnie tego, tej biedy w przyszłości, ale tak co przeczytałem, mówię, to chyba nie jest zdrowe rozwiązanie. Nie, no, nie, no przecież to się da jakby w różny inny sposób zaradzić temu na przykład. No właśnie to nie wiem, czy to jest. Dobry przykład z tymi alimentami, żeby one były lepiej, lepiej ściągalne. A, bo z alimentami też jest no, problem innego typu: że mm, większość osób, które siedzi, teraz dosyć łatwo jest pójść siedzieć za alimenty, to są osoby, które nigdy tych alimentów nie zapłacą i nigdy by ich nie zapłaciły. To są bardzo często osoby, które są po prostu uzależnione, które są no, no, nie są w stanie jeszcze długie alimentacyjne, powodują pobyt w więzieniu. Buduje spiralę tych długów alimentacyjnych. To jest jakieś, jakieś szaleństwo. A, a tak to albo one są płacone, albo, albo jest tak, że. Jest dużo mam samodzielnych, które zaciskają zęby i mówią, że one już mają potąd, potąd walczenia o te alimenty, i one wbiją zęby w ścianę i będą tak ciężko pracowały, żeby dziecku tam dostarczyć tego, czego dzieci potrzebują, ale to znowu jest bardzo związane z brakiem czasu. Też dla tych, dla tych dzieci. A jeszcze teraz jest znacznie mniej tej, takiej biedy skrajnej. My cały czas ją mamy i ona cały czas zdarza się, że dotyka dzieci, niestety, ale znacznie mniej niż w latach 80. czy 90. Jak myśmy badali tych naszych panów, to tam były też takie scenariusze, że oni kradli, bo nie było co do garnka włożyć, że oni, jak byli nastolatkami, przyjmowali rolę mężczyzny w rodzinie. Właśnie, tego taty nie było, w związku z tym oni starali się i przynosili pieniądze do domu. I, i było kilku takich panów, którzy opowiadali, jaka że... jaka to jest duma wtedy, jak się przynosi pieniądze do domu i zastępuje się ojca. Tak, y, z, dla nich z jednej strony to o, była duma, że on przychodzi i, i przynosi coś tam, bo coś rodzeństwu kupuje, ale też były takie bardzo zastanawiające postawy tych rodziców, którzy te pieniądze brali i nie do końca pytali. Skąd te pieniądze się biorą? Po prostu przyjmowali, że te pieniądze się pojawiają, one pozwalały, no, jakby zaspokoić jakieś potrzeby. Jeden mówił, że załatwiał rodzeństwo młodszemu. A to buty, a to jakieś ciuchy, a to jakieś rzeczy do szkoły. Mama nigdy tych pieniędzy nie chciała brać, ale nie zabraniała mu, żeby kupował, kupował rodzeństwo. I, i, ta, I to były takie historie, że ci rodzice sobie zdawali sprawę z tego, że te pieniądze są z jakiejś. No nie ma takiej opcji, żeby chłopak, który ma 16-17 lat, nie chodzi regularnie do pracy, nagle przynosił kasę, nie? Mm -hmm. Ale woleli pewnie nie pytać. Mm -hmm. Ciekawe jest to, że rozmawiamy o przestępczości i cały czas rozmawiamy jednak o młodocianych, że to wszystko się bierze tak bardzo z tego okresu. No bo znakomita większość ludzi popełnia przestępstwa właśnie, yy, właśnie w tym wieku. No, 14-21 mówię... A potem się wyrasta, więc to już potem ci, co zostają w dorosłości, to, to są już ci, którzy nie wyrośli, ale i, i właśnie z nimi jest tak, że oni mają często tą przeszłość taką, no, trudną, właśnie. Ale z drugiej strony są takie osoby, i to jest zdecydowanie mniejsza grupa osób, które pierwsze przestępstwo popełniają. Po 30, czyli po 40. Czyli w tym okresie, kiedy no, właściwie już <ścoughs> przestępczość się wyga wygasza, ale jest grupa takich, takich delikwentów. Um, też znakomite badania Justyna błodarczyk madejska robi nad przestępczością seniorów z kolei. O, i to jest właśnie ta kwestia farta i nie o którym mówiliśmy. Bardzo dużo na przykład tych osób w wieku senioralnym odpowiada za. Prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu. Na przykład. Albo za jakąś przemoc domową, która trwała zawsze i jakby cały czas trwa. Ale albo to są takie przestępstwa, które są związane z alkoholem. Na przykład to z kolei w, przy badaniach dotyczących przestępczości gospodarczej i karuzeli watowej wyszło, że oni są odpowiadają karnie, bo są wykorzystywani jako słupy. Do wystawiania na przykład lewych faktur. I to jest osoba, która jest starsza, która jest tak przetrawiona, żeby zniszczona alkoholem, że ona w ogóle nie zadaje żadnych pytań. Raz w miesiącu ktoś przyjeżdża, on podpisuje faktury, jest prezesem jakiejś firmy, której na oczy nie widział. I, 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 i oni czasami po raz pierwszy w życiu trafiają do zakładu karnego i po raz pierwszy są karani. To jest trudna sytuacja, trafić do coś takiego, gdzie ktoś tak właściwie wyrobił drugą osobę, a ta druga osoba kompletnie nieświadoma mm. po prostu idzie siedzieć. Tak. Nie ma na to też jakiegoś procederu, jak, jak to rozwiązywać, jak, jak to zrobić, żeby takie osoby nie trafiały do więzienia? No więc właśnie, problem polega na tym, że generalnie problem z używkami nie jest czynnikiem, który zwalnia z odpowiedzialności karnej. On po prostu nam, kryminologiem, potrafi mogę zrozumieć. Tak, wytłumaczyć pełne mechanizmy, ale to nie jest tak, że, że te osoby będą zwolnione z odpowiedzialności. Ale bardzo często to odbywanie przez nich, przez nich kary jest, jest bez sensu. że Zwłaszcza to prowadzenie pojazdu pod wpływem, pod wpływem alkoholu, no to znowu wracamy do tego. Oni mają problem z alkoholem. I, i, i tyle. Więc tutaj. Nie wiem, sytuacyjne zapobieganie przestępczości. Te wszystkie rzeczy, które no, są takie zabezpieczenia, na przykład na zachodzie, że nie wsiądziesz do samochodu, jak się jakby nie dmuchniesz do tego samochodu, że, że możesz jechać. I tak dalej, i tak dalej. No. Jakie są w takim razie czynniki, czy ktoś zostaje w takim środowisku przestępczym i dalej popełnia te przestępstwa, czy udaje się takiej osoby jednak wyjść z tego? No to jest strasznie trudne, jeżeli ktoś się wychowuje w takim środowisku. To mm, e, e, tak, bardzo często ci panowie, którzy byli w długiej przestępczości, oni się wychowywali w bardzo marnych miejscach, takich albo blokowiskach, albo takich dzielnicach, które w ich, w ich miastach były szemranymi dzielnicami. I, I znowu, jest jakiś czynnik, który powoduje, że ten dzieciak jest wypychany z domu na podwórko. Bo na przykład atmosfera w domu jest nie do wytrzymania, bo na przykład jest strasznie dużo osób w tym domu. To jest rzecz, o której żeśmy nie mówili. Ale jeżeli mamy sytuację, kiedy mamy mieszkanie dwupokojowe w tym mieszkaniu dwupokojowym mieszka, nie wiem, 6, sześć, siedem, osiem osób, to a czasami więcej, no to człowiek naprawdę szuka każdej możliwości, żeby stamtąd wyjść. I zaczyna gdzieś tam ci koledzy, jeżeli dziecko znowu nie jest odpowiednio wspierane w domu, no to. Ci koledzy środowisko rówieśnicze zapewnia yy, no, ekwiwalent rodziny. A to jeszcze często jest tak, że to są starsi koledzy, którym, o nim chcą, którym chcą zaimponować. Yy, na przykład. Tak, albo na przykład też mówili nam panowie, że dokonywali jakichś różnych drobnych kradzieży i na przykład to, że przychodzili i przynosili. Właśnie, jakieś fanty, alkohol, coś tam to było przez tych starszych postrzegane. Nie, no fajnie, no, z taki jesteś sprytny, I w ogóle ich to nobilitowało. To było doceniane w tym ich środowisku. Znowu Sutherland, czyli więcej komunikatów, że to jest fajne, niż że, że, to, jest, że to jest niefajne. No tylko problem polega na tym, że. Jeżeli człowiek się wychowuje w takim środowisku i to jest jego jedyne środowisko, które on zna, to im jest starszy, tym trudniej jest zmienić zupełnie wszystkich znajomych. Po pierwsze, nie wszyscy mają możliwość wyprowadzenia się, przeprowadzenia. Czyli bez przerwy wracają do tego samego miejsca. Po drugie, są związani emocjonalnie z tymi osobami. I to kiedyś... To jest w ogóle ogromne wyzwanie, żeby zmienić środowisko. Znowu, byli tacy dwaj panowie, którzy robili badania, Jeden się nazywał John, Sam, tak, Samson Laube, John Samson i Robert Laub, albo odwrotnie. Dobra, Samson i Laub. W każdym razie, panowie robili badania o tym, w jaki sposób, co pomaga w zaprzestaniu przestępczości. I doszli do wniosku. Wpisuję w Google, ale też jest napisane Samson and Lamp, więc nic tak, nie. Tak, oni mają do... imiona. <głos> <głos> Jeden jest John, drugi jest Robert, ale, ale w tej chwili mam zaćmienie umysłowe. <noise> Tak, więc, więc ci właśnie. Ci właśnie oni, zrobili, oni zrobili niesamowite badania, bo oni sami w którejś tam przedmowie do swojego kolejnego wydania tej książki napisali, że dzisiaj by już ich nie mogli zrobić, bo te badania byłyby uznane za nieetyczne. Dlatego, że dawno, dawno temu, i to w latach, nie wiem, 30, byli, było takie małżeństwo i i oni prowadzili poprawczak. I oni potem już, oni już zaczęli badać te kariery kryminalne, tych swoich y, podopiecznych, a Samson i Laub wzięli te ich papiery, te, te akta i badali drogi życiowe tych osób do skończenia przednich 70 roku życia. Ponieważ bardzo dużo z nich już nie popełniała przestępstw, to oni wykorzystywali dane, na przykład adresowe z tych akt, żeby te osoby znajdować. W związku z tym dotarli i tego nie wolno. Znaczy w dzisiejszych czasach to by było uznane za, za nieetyczne, żeby ktoś... No. Jakieś tak, chodziło. tak, tak. Natomiast oni w związku z tym dotarli do bardzo wielu osób, które były w tym zakładzie poprawczym, a potem już nie popełniały przestępstw. I oni ich pytali: to są najlepsze badania, które mamy na ten temat. Nieetyczne. No właśnie uznane za nieetyczne pewnie dzisiaj. Do, to samo dotarcie do tych osób, bo potem, potem badania to nie, nie jest okej, okay, no. Jeżeli oni udzielili wywiadu, chcieli porozmawiać, no to, no to tak, ale dotarcie byłoby dzisiaj niemożliwe. No i w każdym razie oni pytali, co się takiego wydarzyło, co spowodowało, że oni odeszli od przestępczości. No i bardzo ważne, wskazywane przez bardzo wielu osób, to był taki moment odcięcia znaczy znowu. Generalnie z przestępczości nie wychodzi się za pomocą odcięcia, tak co do zasady, dlatego że to oni napisali, że odejście z przestępczości jest wychodzenie z uzależnienia. Tak. że to nie, że Są takie osoby, które są alkoholikami i mówią od dzisiaj nie piję i nie piją do końca życia przez kolejne 30 lat. Ale to są evenementy. Ale większość ludzi, którzy, którzy w jakim są uzależnieniu i z tego uzależnienia wychodzą, zresztą doktor Barbara Błońska, która robiła badania pracownic seksualnych, ona miała to samo spostrzeżenie, że wychodzenie z prostytucji jest takim samym, że to jest proces, że tego się po prostu nie rzuca. Więc te, jak wychodzenie z tego, z tego nałogu, to są takie potknięcia, jest, są momenty załamania, są takie momenty, kiedy jest gorzej, a potem jest znowu, znowu lepsze. I tak samo się wychodzi, wychodzi z przestępczości. Stąd też to, o czym mówiliśmy wcześniej, że to, że ktoś popełnia kolejne przestępstwo, ale ono jest mniejsze niż to popełnione, nie wiem, 7 lat temu, to jest element procesu wychodzenia i, i po prostu naturalne potknięcie, które w tym, się, w tym się zdarza. Ale, więc oni mówili, że to jest proces, ale temu procesowi bardzo pomaga taki moment mocniejszego. Odcięcia. On, nie będzie, on nie będzie jedyny, ale odcięcie od starego środowiska. I to może być służba wojskowa, to może być właśnie zmiana środowiska, bo, bo się wiąże z jakąś osobą, z którą się przeprowadzam, za którą się przeprowadzam, znikam z tej mojej dzielnicy, ale to może być też pobyt więzienia. w więzieniu, wychodzę z więzienia. I idę już sobie gdzieś, gdzieś indziej. I bardzo wiele osób nie umie przejść tego momentu albo nie może przejść tego, w, w, tego momentu, bo na przykład muszą wrócić do mieszkania, nie wiem, rodziców czy po rodzicach, które mają. I to jest cały czas to samo środowisko i zaczyna się wszystko od początku. Mm -hmm. Ale w takim razie to pobyt w więzieniu ma jednak sporo dobrego, jeśli mówimy o tym samym elemencie odcięcia. Bo to rzeczywiście odciąga, tylko wpływa się w jeszcze gorsze środowisko. Może mieć. Tak, może mieć, bo część osób, no, jest część osób, które wychodzą z więzienia, zwłaszcza takie, które nie mają umocowania, bo, bo takiego, że nie mają mieszkania, nie mają dokąd wrócić, że mogą pójść do innego, do innego środowiska. Pytanie, jak sobie człowiek dorosły poradzi w wybudowaniu. Od początku grup społecznych grup wsparcia i to? wybudowaniu sieci społecznej. To jest bardzo trudne, bo tego się nigdzie nie uczy. I jeśli człowiek nigdy hmm. nie był w takiej sytuacji, to później się zastanawia, jak się ma, nie wiem, 15, 10 lat, to się nie zastanawia nad tym, jak zrobić kolegów, tylko po prostu ci koledzy gdzieś tam się pojawiają i się ich zna. Później, jak przeprowadzi się do innego miasta, czego ja sam doświadczyłem, hmm. to to jest bardzo dziwne doświadczenie, bo nagle się trzeba hmm. zastanowić, jak to w ogóle działa. No dobra, ale było się odpowiednio młody, więc jeszcze dało się to Nie, nie, tutaj jak zrobić. się przeprowadziłem, to miałem 25 lat. Więc no to, już... to, to nie jest 50 50, nie? Tak, to, to jest <laughs> różnica. kiedy to trzeba odbudować w, w, w takim wieku. Mhm. Więc to są takie rzeczy, które, które są problematyczne bardzo. Przy tym, że cały czas to środowisko wciąga i ściąga. Kiedyś mi w Grudziądzu w więzieniu mówiła panie, znaczy pani dyrektor chyba, że ktoś się zgłosił, zgłosił jakaś organizacja, która miała bardzo fajny program dla pań, bo w grudziący jest więzieniem dla, dla kobiet. Dla pań pomagający na wychodzeniu z przestępczości, takim właśnie mieszkaniu przejściowym, oni mieli bardzo dobre warunki tego programu. Tylko warunkiem sine qua non, niezbędnym do tego, żeby wziąć udział w tym programie, było zaprzestanie kontaktów ze starym środowiskiem. I mówisz, że nie mogły znaleźć pań do tego. Że, że to Czyli jest, zaprzestanie kontaktów było takim. Bo kontakty społeczne siatka społeczna, zwłaszcza dla kobiet. To są najsilniejsze mechanizmy w ogóle przetrwania. Dlatego kobiety popełniają mniej przestępstw, dlatego kobiety sobie znacznie lepiej radzą społecznie. Kobiety lepiej sobie też radzą z kwestiami migracji. E, na przykład są Bardziej otwarte, chętnie się uczą języka, szybciej się uczą języka, czują potrzebę kontaktów. One będą walczyły o to, żeby pójść z dzieckiem do lekarza, żeby spróbować pogadać z nauczycielem. Nawet jeżeli, jeżeli mają trudności językowe, faceci sobie znacznie gorzej z tym wszystkim radzą. Więc kobiety mają po prostu inne kompetencje społeczne i te siatki, siatki społeczne są niesłychanie ważne. Nie myślałem nigdy o tym, że kobietom będzie ciężej zerwać takie środowisko. Rzeczywiście to musi tak działać. No. Mm, tak, bo, bo one są bardzo, bardzo powiązane. To, że, że kobiety mają Czyli lepsze... Czyli kobietom ciężej by było wyjść z uzależnienia. Przez to. No bo jeśli uzależnienie też poniekąd wpływa, robi się to za pomocą odcięcia się od swojej starej siatki, która najczęściej albo nie wiem, przyjmowała narkotyki albo piła. Mm. Jeśli dla nich to jest trudniejsze, to też nie powinno być dla, niej, dla nich też trudniejsze zostawianie Ale uło. kobiety mają bardzo szerokie te siatki. Mhm. One nie muszą mieć siatki tylko uzależnieniowej. One pewno będą miały koleżanki nieuzależnione poza tym, członki nierodziny bez takiego kłopotu, albo takie, które jakby przyjmą, że one powiedzą, że nie będą piły, nie będą stwarzały pokus, więc no nie jestem ekspertką od uzależnień, ale w związku z tym, że kobiety mają te siatki bardziej rozbudowane i potrafią je sprawniej budować, to, to może być to niekoniecznie trudniejsze. Mhm. One są do nich przywiązane, ale są sprawne w budowaniu siatek. Um, I jak to w takim razie jest możliwe, że surowsza kara na kobiety wpływa bardziej negatywnie, jeśli chodzi o to, czy one później trafią do więzienia, czy nie? Kobiety bardzo rzadko trafiają powtórnie do więzienia. I yy, yy, dla Właśnie między innymi dlatego, że one często mają do, dokąd wracać, znacznie częściej niż faceci mają dokąd wracać i zależy im na tym powrocie. I znowu wracamy do siatek społecznych, które mają wybudowane. One je przyjmą łatwiej po wyjściu z więzienia, będą świadczyły większe wsparcie w okresie pobytu w więzieniu, i, i, i kobiety, kobiety w ogóle znacznie gorzej znoszą więzienie niż mężczyźni. One je udamawiają. Tak jak mówiłam, w ogóle więzienie kobiece wygląda trochę inaczej niż, niż męskie. To znaczy? Mniej śmierdzi. Ale też to jest niesamowite, że bardzo się starają panie udomowić to więzienie. Tam są firanki w oknach. To są kraty, normalne to chamskie kraty w tym brzydkim oknie i tam są firanki na przykład. No, kwiatki, które są podlewane. Tam są to jest też takie zawsze, no nie wiem, bawi to jest pewno źle powiedziane, ale widzę taką cechę charakterystyczną różnych instytucji jak gazetki ścienne. To jest w każdej szkole, w każdym poprawczaku, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, w każdym więzieniu. Ja nie wiem o co chodzi z tymi gazetkami ściennymi, ale produkują. Czyli produkują jakąś swoją gazetkę? Nie, nie, takie, wiesz, masz taką tablicę, na której, nie wiem, 11 listopada, właśnie rozmawiamy 11 listopada, 11 listopada, tutaj flaga, tutaj Piłsudski, tutaj coś tam jeszcze taka... Takie budowanie graficzne? community. Nie Wie? wiem, ale to, się, to, to jest w każdej szkole, nie? W każdej szkole robisz coś takiego na ścianie przy różnych, nie wiem, nadchodzi wiosna, a to czasowniki angielskie i to w więzieniu się też robi. Ale w więzieniu kobiecym bardziej. Hmm, czyli, jest... czyli głównym czynnikiem do tego, czy da się wyjść z takiego, czy da się zerwać z, z życiem przestępczym, jest to odcięcie się od środowiska. To, to jest, to jest bardzo, ważny, bardzo ważny czynnik, zwłaszcza dla osób, które wywodzą się z takich środowisk. No bo, no bo są, dużo osób trafia do więzienia i w ogóle nie mają y, takich środowiskowych y, obciążeń, albo aż takich środowiskowych obciążeń, mm -hmm. więc wyjdą sobie do środowiska, które będzie w miarę spoko, no, dadzą radę. Um. Mówiłaś o tych badaniach, które nadchodzą. Są jeszcze jakieś rzeczy, które chcesz badać w przyszłości? Na czym się zastanawiasz? Co chciałabyś zweryfikować? Znaczy na pewno, na pewno te badania self reportowe robimy dlatego, że poprzednie o takiej skali badania self na ogólnopolskie były robione. Ponad 20 lat temu, przez panią profesor Annę Kosowską. W związku z tym no to jest super ciekawe, żeby zobaczyć, jak funkcjonuje ta dzisiejsza młodzież, co się zmienia, żeby to trochę porównać z badaniami zagranicznymi. No właśnie, jakie zachowania wchodzą, jak, jakie w ogóle musieli, bardzo pracowaliśmy nad ankietą, nad przerobieniem tej ankiety, nad pytaniami, które się pojawiły teraz, a których 20 lat temu nikt dzieciom nie zadawał. Wtedy Ona, nie przykład, było telefonów. No, nie było hejtu internetowego, w ogóle nie było takiego przestępstwa. Nie są takie przestępstwa klasyki, yy, albo zachowania dewiacyjne, które są yy, klasyczne. Na przykład, nie wiem, palenie papierosów. Zawsze było palenie papierosów, ale teraz... No, palenie papierosów to jest małe, mało co to jest palenie papierosów? dzieciaki rzadko palą papierosy. One wapują, one mają te e-papierosy, jest velo, które są jakąś tam tabaką, studenci muszą tłumaczyć. Doktoranci. No ale w każdym razie używanie nikotyny ma zupełnie inne postaci. I nie można po prostu zapytać, czy palisz papierosy, ponieważ wykonuje się to innych w inny sposób. Um, i w takim, co, co trzeba było zmienić, oprócz tego wapowania? Były jakieś takie kluczowe rzeczy, które trzeba było pozmieniać właśnie w tym kwestionariuszu? No pytaliśmy o internet I, i o różne zachowania, które się pojawiają w internecie. Pytamy, Będziemy pytać o przestępstwa z nienawiści. Czy one się w ogóle poja pojawiają i co jest powodem jakichś takich nienawistnych zachowań? Przestępstwa z nienawiści to znaczy? No czyli na przykład obrężanie, poniżanie spowodowane jakąś cechą, czy ze względu na jakąś, na jakąś cechę. Mhm. Czyli na przykład nie wiem, tak no, pochodzenie etniczne, narodowość, nie wiem, orientację psychoseksualną, tego typu rzeczy. Tego o to się wcześniej, wcześniej nie pytało. Mhm. Tak, no o, o, o takie rzeczy no, na przykład się okazało przy badaniach, że klasyk, klasyk tych od zawsze zadawane pytanie, czy zdarzało ci się jechać autobusem bez biletu? Okazuje się, że tyle miast dzisiaj w Polsce ma darmową komunikację dla dzieciaków, że <laughs> to pytanie jest takie, musieliśmy je też jakoś tam przeformułować nieco, bo, bo wiele dzieciaków odpowie, tak zdarzyło mi się, ale nie dlatego, że łamią jakąś normę, tylko dlatego, że po prostu nie muszą mieć biletu. Mm. Nawet nie wiedziałam, że są takie ulgi już. Mm. Są, są. Um, a czy w, masz jakieś plany w, w innych zakresach produkowania jakichś ksi nowych książek? Coś, coś w tym stylu? Najpierw muszę obrobić tych nieletnich, ale mam coś, na, na co mam ochotę w przyszłości. Mianowicie takie przestępstwo związane z napaścią na funkcjonariusza. A to jest bardzo ciekawe, dlatego że w Polsce. Yy, ono jest dosyć poważnie karane, ten funkcjonariusz państwowy, no to to się przede wszystkim, nie wiem, kojarzy z policjantem, prawda? E ale ten funkcjonariusz państwowy to jest na przykład też nauczyciel i jak nieletni mają właśnie takie, a one są zauważalne statystycznie, nie tam, żeby bardzo dużo, ale są zauważalne, to są różnego rodzaju agresywne zachowania, przede wszystkim nie w stosunku do nauczycieli takich w szkole, w, tylko częściej w tych młodzieżowych ośrodkach wychowawczych albo w zakładach poprawczych. I też wychowawcy nie są tacy, że jak ktoś tam do, dzieciak do nich skacze, czy się rzuca i w ogóle to oni natychmiast lecą i raportują na policję, raczej to jest tak, że to są dzieciaki, które na przykład znęcają się nad innym dzieckiem i to już zgłaszają, a przy okazji, żeby to podkreślić, to zachowanie agresywne dzieciaka, no to właśnie wychodzi, że to, to, tamto. I czasami się rzuca też na wychowawcę. Więc to jest, jakby zakres tego jest bardzo, bardzo ciekawy, ale też to, że w Polsce. To jest, dosyć, to jest większa odpowiedzialność karna niż napaść na y, zwykłą osobę. To znaczy, y, jeżeli uderzysz kolegę, to zakres odpowiedzialności karnej jest mniejszy niż wtedy, kiedy uderzysz policjanta. A są państwa, które mają do tego zupełnie inne podejście. To znaczy, nie każą albo właśnie jest y, mniej każą y, uderzenie policjanta, no bo to jest wiadomo, że się pojawiają, że to są tak specyficzne interakcje, że będą pojawiały się tarcia. No i trochę ryzyko zawodowe, trochę działanie w takim stanie podwyższonej no napięcia z obu stron, więc to jest fascynujące, jak bardzo różne podejście są do tego, do tego zachowania. Chociaż nierówna siła w, w, tej, w takiej sytuacji. Tak. Tak, no więc y, 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 ja bym się temu poprzyglądała. Zwłaszcza, że jak widziałam takie wstępne, bo jakieś tam badania, które robił kiedyś. Widziałam do pracy magisterskiej y, zrobione, to bardzo dużo to było takich jakby policjant czuł się trochę urażony, że ktoś, nie wiem, go lekko kopnął, albo że się z nim szarpał i w tym szarpaniu, no, to, to nie były bardzo dużo tych rzeczy, to nie były super poważne, poważne rzeczy, tylko wynikające z tego, no dla mnie to jest trochę, nie wiem, jak ma osiemnastolatkę, która, która rzuca się z tipsami, tymi pazurami na policjanta, który właśnie tam ma jakieś ale do, do faceta, to to jest no ja bym się wstydziła dziś w tym to sądu. No, no po prostu takie, no naprawdę, rozkisteryzowaną babą będzie, ale te sprawy są zgłaszane i są jakby prowadzone. To, to ciekawe, że, tak, że, że to mówisz. Z drugiej strony jest jakiś potencjał, że ta kobieta jakoś inaczej zachowa się w kolejnej sytuacji, więc... Teoretycznie nie, można to bo znowu, znowu wracam do tego, że oni bardzo często są narąbani pod wpływem alkoholu. W ogóle w niej się tam budzi, będę bronić swojego, swojego misia. <głos> <głos> Absolutnie. To w ogóle żadna tutaj, żadna racjonalna teoria przestępczości nie wchodzi w grę, ja tylko są czyste, żywe emocje. Um, trzeba mieć psychikę, żeby pracować w tych oś ośrodkach, co? Tam, tam to musi być ciężkie środowisko. I więzienie jest ciężkim środowiskiem, ale pracować z takimi dzieciakami, które pochodzą z takich ciężkich środowisk, to musi być specyficzne doświadczenie. To znaczy, ja, ja to nie mam swojego doświadczenia takiego. Mam znajomych, którzy to robią. Jednym z nich jest właśnie profesor Przemysła Frąckowie, który jest współredaktorem tego podręcznika do kryminologii, który jest, nie dość, że jest profesorem pedagogiki resocjalizacyjnej, to jest wychowawcą w poprawczaku. Normalnie, regularnie, cały czas... Od studiów, i myślę sobie tak, że jak rozmawiam z fajnymi wychowawcami, to oni. Mm, mają bardzo dużo empatii w stosunku do tych dzieciaków i bardzo dużo takiego poczucia frustracji w związku z tym, że znowu system ich nie wspiera w, y, odpowiednio. Że y, na przykład nie mają gdzie tych dzieciaków wypuszczać, że oni robią bardzo dużo. A czy to jest tak? Powrotność po poprawczach męskich, bo po, po damskich so jest, y, y, dziewczęcych jest mniejsza, jest około 50%. No i znowu pytanie jest takie, powrotność do przestępczości. Czy to jest dużo, czy to jest mało, czy to jest jak? To znaczy, jak działają. Najczęściej to można usłyszeć coś takiego. Jak działają te poprawczaki, skoro połowa tych ludzi, których my tam sadzamy, kupia pieniędzy, w którym pracujemy, wychodzi i wraca do przestępczości. Ja uważam, że to jest genialne, że połowa nie wraca. To są dzieciaki z tak trudnych środowisk, z tak. Tam jest bardzo dużo dzieciaków, które mają z głową problemy już tak mówiąc bardzo kolokwialnie, które mają zaburzenia intelektualne, które mają obniżony intelekt, które no właśnie mają te wszystkie neurologiczne zaburzenia, które nigdy nie były porządnie zdiagnozowane, nigdy nie były porządnie zaopiekowane. I oni z nimi pracują dwa, trzy lata, a potem muszą ich oddać do ich zaburzonych domów na przykład. I cała praca prawie że idzie na marne? No, często czasami tak czasami tak jest, no bo znowu jest powrót tego środowiska do, do nałogów, do różnych, do różnych takich problemów. A wiem, co mnie jeszcze kręci. Trochę zaczęliśmy to robić w ramach tych badań. Wymiar sprawiedliwości, a klasy społeczne. To jest, mm. no, to jest w ogóle, to jest pyszne to O tym się zaczynam pisać. No, za granicą jest trochę literatury, jak sobie wymiar sprawiedliwości radzi bądź nie radzi z osobami, które popełniają przestępstwa albo zachowania dewiacyjne, a które są z takich środowisk, które są wyżej klasowo i które mają pieniądze. I w ogóle to jest, to jest przeciekawe, na ile, na ile system w ogóle filtruje te osoby. Na ile to jest, bo to rzeczywiście jest tak, że y, większość dzieciaków, które znowu Dzieciaku, bo ja się najbardziej na nieletnich stam, mhm. które trafiają do tego systemu wymiaru sprawiedliwości, to są dzieci, których rodzice nie mają jakiegoś super dużego, znaczy dobrego wykształcenia, z różnymi problemami i tak dalej. Rodzice z wyższym wykształceniem, a nawet ze średnim wykształceniem są stosunkowo rzadsi, a już z wyższym to są w ogóle bardzo rzadcy. Rzad. No i teraz pytanie jest takie, czy to jest tak, już rzucam, nie znam do końca odpowiedzi, ale czy to jest tak, że te dzieci są na tyle zaopiekowane w domu, że nie stwarzają problemów wychowawczych, nie wchodzą w te zachowania dewiacyjne? Czy to jest tak, że z względu na pozycję rodziców i środki, jakie rodzice mogą użyć, ponoszą znacznie mniejsze konsekwencje swoich zachowań? A są takie badania Williama Champlisa z lat 50., które mówią, że nie ma większej różnicy w zachowaniach dewiacyjnych. On znowu chłopców badał między chłopcami z klasy takiej robotniczej i z klasy średniej, tylko konsekwencje są inne. Czyli ochrona ze strony rodziców byłaby tak skuteczna, że. Mm -hmm. Je jest. No bo tak, jak przyjdzie ojciec prawnik, się dogada z policjantem, bo przynajmniej inaczej będzie z nim rozmawiał i ten policjant machnie ręką, powie, dobra, i ogarnięty rodzic. Czy nieletnich to nie Znaczy. I taki nie. Mhm. Dlatego, że przy przestępstwie, jeżeli nieletni popełnia przestępstwo, już tak kolokwialnie mówiąc przestępstwo, bo, bo znowu ideologicznie nieletni przestępcy nie popełniają, no ale dobra. Uogólniając przestępstwo, to policja nie ma możliwości nie, wy, nie skierowania tej sprawy do, do sądu. Musi. Taki jest system, system postępowania z nieletnimi. W w Polsce. I takim, no tak, za tym jest bardzo silna ideologia, że to chodzi o to, żeby te dzieciaki, yy, dziecka w niebezpieczeństwie. Jeżeli dziecko popełnia przestępstwo, to znaczy, że coś takiego się dzieje w życiu tego dziecka, że, że, że trzeba się przyjrzeć. Natomiast jeżeli jest tak zwane zachowanie dewiacyjne, no to już policja może <grytanie> poprzestać na jakichś takich ruchach. i nie, na, na przykład właśnie kwestia nastolatka pod wpływem alkoholu, czy na stolatka pod wpływem narkotyków. Jestem przekonana, że jakby kontakt z rodzicami, zwłaszcza pod wpływem alkoholu, dużo zmienia i ustawia jak. Oceniają, kim jest, kim jest rodzic, jakie wsparcie może dać. Kuratorzy też są bardzo oceniający. Jak przychodzą do mieszkania, które jest, nie wiem, biedne, które widać, że tam się sypie i w ogóle, to też trochę inaczej patrzą na to i kuratorzy też często sugerują, co powinno się z dzieckiem zrobić. Sądy bardzo często to jakby stosują, postępują zgodnie z tymi. Sugestiami. A jak przychodzą do domu, gdzie jest czyściutko pachnące, dziecko ma swój własny pokój, zawsze przyciągną takie świetne warunki. No tak, no tak, no tak. tak pięknie, jeszcze jak ci rodzice są e, inteligentni, zadbani, pachnący. To... Jak to zbadać w takim razie? To będzie ciężkie do zbadania, chyba. Będzie ciężkie do zbadania, bo. To, co żeśmy właśnie dlatego mówiła, że trochę zaczęliśmy, to, to na przykład właśnie to sytuacja materialną rodziców i wykształcenie rodziców, trochę patrzymy, jak, jak to wygląda. Mhm. Nie wiem, trzeba to pokombinować, jak, jak, jak to zbadać, bo albo jeszcze można drugą rzecz, bo ja tego nie badałam, w sensie nie, nie, nie zbierałam informacji, ale są takie znowu. Tak, to, to co mówię jest oparte na, na moim ogólnym, e, wydaje mi się, że tak jest, bo widziałam wielokrotnie coś takiego w aktach. Że na przykład rodzice, którzy są dobrze wykształceni, zasypują sąd rodzinny różnego rodzaju prywatnymi ekspertyzami dotyczącymi dziecka. Sami idą do psychologa, sami idą e, do psychiatry, przedstawiają sądowi sami, że dziecku potrzeba jest tego i tego, że oni już... Już zorganizowanie terapię. Nie, nie ma potrzeby, żeby dziecko gdzieś tam karać, wysyłać je. Tego dziecko już jest w terapii. Sprawa doszła do sądu, sąd, sędzia otwiera ten, a dziecko już jest zaopiekowane. No ale to trzeba mieć kasę. Nie? Więc ta, takie, takie smaczki dałoby się um, wyłapać. I mam nadzieję, że uda ci się to wyłapać. Dobrze. Życzę Ci w takim razie powodzenia z Twoimi badaniami. Bardzo Ci dziękuję za udział. Um, Powiesz jeszcze proszę ludziom, gdzie mogą cię znaleźć w internecie, gdyby chcieli szukać? Tak, to chciałam powiedzieć, że było mi bardzo miło. Nawet nie zauważyłam, jak ten czas minął i mam nadzieję, że osoby, które będą to oglądały i słuchały, też się nie zanudzą. Gdzie mnie można szukać? No najlepiej wgooglować tak Mara Woźniakowska i wtedy wyskoczy i wyskoczę i na stronie uniwersytetu warszawskiego, i na stronie uniwersytetu młodzieżowego i w obu miejscach są maile. Do mnie, więc jakby ktoś coś potrzebował. Dobra, <gry> bardzo się dziękuję w takim razie. No, dziękuję ślicznie. Cześć. Nowe podcasty w każdy wtorek, czwartek i niedzielę o 19. Do usłyszenia.